Witam wszystkich na panelu dyskusyjnym, który odbywa się w ramach Nocy Rzemiosła, a już teraz w zasadzie Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych. Pomysł na sam panel narodził się z ciągłych pytań od dziennikarzy o to, jak definiujemy rzemiosło, jak zmienił się obraz rzemiosła kiedyś i dziś. Stąd w taką myśl samorzecznictwa i oddania głosu tym, którzy znają się o tym najlepiej, postanowiliśmy zorganizować przestrzeń na to, żeby dwie rzemieślniczki dzisiaj wypowiedziały się na temat właśnie, w zasadzie na temat tego, jak one czują rzemiosło i jak to ręczne wytwórstwo ewoluowało w toku waszej historii. Myślę, że historię życia, chociaż to tak brzmi trochę patetycznie. No ale już oficjalnie rozpoczynając, chciałabym najpierw zapytać was o to, czym się zajmujecie. Przedstawienie, czyli może zacznijmy od Izy. Jest z nami dzisiaj Izabela Zalewska-Kantek. Myślę, że ta inicjatywa, z którą jesteś chyba najbardziej kojarzona, to jest Kiełkowanie dla przyszłości i Wirdarium. Jakbyś mogła opowiedzieć trochę o tym, właśnie czym się zajmujesz i co aktualnie skłania cię do tej pracy rzemieślniczej? Wirdarium, w całości nazwa brzmi Wirdarium Edukacja i Terapia Ogrodem. Głównie zajmuję założeniem Wirdarium, co jeszcze dodam, że znaczy to słowo młody sad, chodzi ze średniowiecza, była szeroko pojęta edukacja ogrodnicza dla dzieci oraz hortiterapia. Współprowadziłam przez 4 lata w Parku Kazimierzowskim ogród edukacyjny dla dzieci, gdzie były prowadzone różne warsztaty nastawione na rozwój sensoryczny dzieci, ale też na taką wiedzę czysto botaniczną, biologiczną, żeby dzieci lepiej czuły się bezpieczniej w świecie, który znają, żeby nie bały się robali, żeby potrafiły nazwać rośliny, które je otaczają, bo kiedy jak coś jest znajome, jest bardziej przyjazne, bezpieczne i po prostu lepiej się dzieciaki czują. A hortiterapia, której nie należy mylić z fitoterapią, która jest bezpośrednio leczeniem różnych dolegliwości za pomocą roślin, jest terapią wspomagającą, polegającą na przebywaniu w ogrodzie, na obserwacji cyklu wegetacyjnego, po prostu na włączeniu cyklu terapeutycznego w cykl wegetacyjny roślin. Przebywanie w ogrodzie działa na wszystkie zmysły. Wzrok, przez kolory, obserwacje różnych kształtów, dotyk, przez możliwość dotykania różnych faktur, słuch, różne odgłosy przyrody, dźwięki wiatru itd. Węch, oddziaływanie olejków eterycznych. Co jeszcze nam zostało? Ja muszę przyznać, że tak się zasłuchałam w twoją opowieść, że trochę straciłam kontakt z tym. Z jakim zmysłem na pewno straciłam kontakt. Może pomożecie? Był wzrok, był słuch, był smak, był zapach i był dotyk. To wszystkie co okay. Ale ja też już myślałam, że się przeniosłam. Że chciałbyś się już doświadczać tego. Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu. Zajmuję się tkaniną artystyczną. Mówię, że przenoszę ogród na tkaninę i uczę ludzi, jak to robić. Moją ulubioną przez ostatnie lata techniką jest ecoprinting, który polega na tym, przyniosłam tutaj przykłady,
Utrzymaj mnie. Że bez użycia chemii i żadnych niesprzyjających, niewłaściwych dla środowiska substancji przenosi się kształty i kolory liści, a tutaj na zamszu pięknych witracji, na różne podłoża, które potem można używać, żeby się ubrać, żeby coś z tego uszyć. To jest trefnika trwała. Tutaj mam różne przykłady introligatorskie, a tu jest moje opakowanie na tablet. I sama też to noszę. Dziękuję bardzo. I tym się zajmuję. Dziękuję za w ogóle przyniesienie tutaj tych dóbr i będąc tutaj przy zmysłach też i przy właśnie oglądaniu twoich prac, twoich wytworów, muszę przyznać, że mam taki pewien dystraktor tutaj po prawej stronie, bo ten chleb po prostu tak pachnie. Myślę, że to była pułapka, umieszczając go obok mnie. I nie wiem, czy widać to na nagraniu, natomiast zdecydowanie czuć tutaj rzemieślniczość, tutaj wyrób dłoni, no i znajduje się on na pięknej serwecie twojego wykonania, prawda? Tak, tam są, to jest kawałek bawełny, na której są odbite liście katalpy. Jeszcze chciałam dodać, że ten ecoprinting również jest zajęciem bardzo sensorycznym, bo robiąc to bardzo człowiek jest włączony. Ma włączone wszystkie zmysły, po pierwsze przy wyborze materiału roślinnego, przy zbiorze i potem, kiedy w procesie twórczym też ten, on wymagałby dosyć wysokiej temperatury, też te olejki eteryczne parują i po prostu pobudzone są wszystkie zmysły. A przy okazji to na warsztatach, czy przy swojej pracy, bardzo zwracam uwagę na szacunek dla natury. Okej, dziękuję ci, Izabelo. Teraz chciałabym zapytać ciebie, Aga, jak to się stało, że no właśnie zajmujesz się wypiekaniem chleba? Jakbyś mogła słowo opowiedzieć o swojej historii? Zajmuję się wypiekaniem chleba od ponad dekady. Miałam taki moment w pandemii, że piekłam w mojej domowej piekarni ogromne ilości chlebów dla moich sąsiadów na wsi. Natomiast od 2 lat zajmuję się prowadzeniem warsztatów. Pomyślałam, że zamiast dawać rybę, dam ludziom wędkę. Jestem edukatorką od 20 lat, z wykształcenia dyrygentka choralna. Uczyłam śpiewu, prowadziłam chóry przez 20 lat. Więc jakby ten temat edukacyjny, on się przeplata w moim życiu. A jako, że mam teraz małe dziecko, to wymyśliłam sobie, że na tyle, ile pozwala mi czas, to będę się też jakoś nim dzielić z innymi ludźmi. Więc pracuję w takim zakresie, jakim mogę, żeby też no, w tym takim dorastaniu mojego 4-latka go wspierać, być obecną. No to właśnie wymyśliłam, że mogę robić warsztaty. Także to jest taki mój główny teraz nurt pracy. Druga odnoga mojej działalności to jest działalność fotograficzna. I to są takie dwie rzeczy, które właśnie pasje, które rozwinęłam po urodzeniu dziecka. I myślę, że właśnie to takie doświadczenie jakby tego, ile nasze ciało może dać życie, jakby też mnie nauczyło, że jakby nasze też właśnie dłonie mogą wiele i na przykład mogą robić chleb, niekoniecznie muszę go kupować w piekarni, a mogę go wypiekać sama. Kiedyś piekłam dużo takich chlebów foremkowych, ale właśnie stwierdziłam, że jakiś czas temu, tam parę lat temu, że chcę poznać drogę powstawania takiego bochenka, no i zgłomiłam temat i teraz właśnie uczę innych. Właśnie przyjechałam do was z warsztatów, które prowadziłam. To też jest taki moment, tak jak mówiłaś tutaj o tych wszystkich zmysłach, tak? Mamy zapach, ale też sensoryka, to zanurzenie dłoni w tym cieście chlebowym, które jest inne z mąki żytniej, inne z mąki pszennej.
temperatura wody, temperatura mąki. Okazuje się, że dorośli mają różne takie, nawet braki bym powiedziała, luki w tej zabawie z dzieciństwa i na przykład zajmowanie się chlebem może nam uzupełnić te sfery i jakby nas na nowo nauczyć cieszyć się też drobnymi rzeczami. No to tak chyba tyle. Ja tak myślę sobie, że to jest taka metoda na w ogóle wydłużenie czasu i na taką właśnie uważność, trochę zaangażowanie różnych procesów. Jeszcze chciałabym do tego wrócić, bo wytwórstwo nie przynosi tylko tego kontaktu właśnie zmysłowego z materią, ale myślę sobie też, że dostarcza różnych takich nagród dla nas samych, w sensie, że może zmienić wiedzę o nas samych. Do tego chciałabym wrócić, ale na początek. Definicja rzemiosła. To jest właśnie taki temat, od którego chciałabym rozpocząć naszą dyskusję. Trochę się pojawiło słowo o tym, jak opowiadałyście o swoich zainteresowaniach i o tym, czym zajmujecie się na co dzień. Ale jak rozmawiałyśmy z kolei przed tym panelem, to ty, Izabelo, powiedziałaś coś takiego, że żeby tworzyć dobrą sztukę, trzeba być dobrym rzemieślnikiem. No i ja się tak zastanawiam, no właśnie, co to znaczy być rzemieślnikiem, bo dzisiaj niewątpliwie, tak z naszych obserwacji, jakie prowadzimy na polu rzemiosła, czy wzornictwa projektowego, czy obserwowania w ogóle takiej no właśnie tkanki miasta i tego, co się w tym mieście dzieje pod względem kulturalnym, społecznym, no to mamy takie obserwacje, że to, czy ktoś jest rzemieślnikiem, często dokonuje się przez autointerpretację. To znaczy, że w zasadzie dużo osób, z którymi jakoś miałyśmy styczność, odpowiada na to pytanie, stawiając sobie takie zapytanie wobec samego siebie, czy ja czuję się rzemieślnikiem. No, że trochę się zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest, gdzie w tym wszystkim jest ta sztuka i jak to było u ciebie. Czy dla ciebie jakieś ważne jest też takie prawilne zdobywanie fachu? Tak, ale jeżeli pozwolisz, to rozwinę troszeczkę. Myślę, że w obecnej dobie i obserwując na przykład rodzaje pracowni, które biorą udział w Nocy Rzemiosła, to słowo rzemiosło od razu dostaje przymiotnik artystyczny trochę też, prawda? Tak. A przecież podstawą rzemiosła nie jest rzemiosło artystyczne, tylko drobna wytwórczość, prawda, do której nie może dojść, jeżeli nie ma się solidnej podbudowy po prostu zawodowej. Nie ma się długiej praktyki. Kiedyś, żeby być rzemieślnikiem, trzeba było zdać dyplom mistrzowski w cechu, prawda? Przy dzisiejszej dostępności edukacji to rzadziej jest potrzebne, żeby wykonywać jakiś zawód. Tak uważam, że żeby być rzemieślnikiem, trzeba mieć bardzo solidną podbudowę i ten słowo rzemieślnik brzmi dumnie dla mnie. Być może to są jakieś naleciałości z przeszłości, że ten artysta już brzmi mniej poważnie, że to rzemiosło artystyczne jest to coś solidnego, wartego uwagi i wykonane głęboce w myśl sztuki. Trochę ta definicja się zmienia, to znaczy równolegle do takich naprawiaczy, szewców, kalepników, kowali, funkcjonują nowi rzemieślnicy, tak? Czyli osoby zwykle właśnie z wyższym wykształceniem, które już tą pracę taką właśnie rzemieślniczą, czyli twórczą, wykonują tak świadomie i konsekwentnie. I trochę zmienił się sposób zdobywania wiedzy na ten temat i edukacji. I tak zastanawiam się, gdzie ty, Izabela, sytuujesz jakby siebie w tym? To jest bardzo, bardzo trudna granica i to określa i do
definiowania różnica między twórczością a wytwórczością, prawda? Czy ten współczesny rzemieślnik, inaczej, współczesny rzemieślnik nie jest tylko wytwórcą, tak jak kiedyś byśmy pomyśleli, tylko jest również twórcą. Niejednokrotnie są to rzeczy, na przykład w moim przypadku, nawet chociażby ze względu na materiał, którym się posługuję, czyli materiał roślinny, podobno od początku świata nie było dwóch takich samych liści. Są to rzeczy pojedyncze, unikatowe, ale zrobione w myśl sztuki, tak? Solidnie wykonane. Tak, mogę powiedzieć, że jestem, że wykonuję rzemiosło artystyczne. Jak to jest u ciebie, Aga? No właśnie na tym naszym spotkaniu jeszcze przed panelem rozmawiałyśmy i ja przyznałam się do czegoś takiego, że właśnie kończąc dwie uczelnie artystyczne, dwie akademie muzyczne i w Poznaniu i w Katowicach, mając ten tytuł magistra sztuk, tak, jakby dorastałam do takiej wizji siebie jako artystki. Jakby trochę jakby nigdy nie miałam odwagi siebie nazwać artystką, pomimo że też wydałam dwie autorskie solowe płyty, grałam koncerty i tak dalej. Jakby nie wiem, czy to jakby kwestia wychowania, że zostałam tak wychowana, że jakby, żeby myśleć o sobie jakoś skromnie, czy coś takiego, ale nie do tego zmierzam, że jakby jak już nazwałam siebie tą artystką, to jakby przekułam taki balon tego słowa, tego znaczenia tego słowa i tak naprawdę dotarłam do jądra tego, że właśnie artysta to jest rzemieślnik. Mój mąż jest kompozytorem, mieliśmy taką jedną ważną rozmowę przy obiedzie, pamiętam, gdzieś tam wybraliśmy się do restauracji i to była coś w rodzaju randki, ale właśnie mieliśmy rozmowę na temat tego, kto to jest artysta i kto to jest rzemieślnik. I po prostu mój mąż to tak na głos powiedział, tak do mnie to dotarło, że przecież my jesteśmy rzemieślnikami. Mamy opanowaną sztukę gry na instrumencie, umiemy skomponować utwór, umiemy go zaaranżować na orkiestrę, na różne instrumenty. Po prostu znamy technikę, tak? A ten artystyczny wyraz, no to już jest rys każdego tam z nas. Tak jak mówisz, że nie ma dwóch takich samych liści, tak każdy muzyk mógłby daną piosenkę zaaranżować, zaśpiewać, wykonać inaczej, tak? Nawet w muzyce klasycznej, kiedy ktoś wykonuje jakiś utwór spisany, to jakby ludzie ekscytują się daną interpretacją utworu, tak? Mamy konkurs Chopinowski na przykład. No i tak jest teraz z chlebem, którego uczę robić, tak? Jest jakby potrzeba znać jakiś warsztat konkretny i znać serię po prostu, mieć ten taki background poważny, a nie, że tam coś tam sobie wymyślę, tak? I no nie, są pewne jakieś prawidła, których się trzymamy i nawet obserwując ten rynek książek tam o wypieku chleba, to mnóstwo jest takich publikacji, które no, zawierają podstawowe błędy, tak? I jakby no, widać, że gdzieś tutaj brakuje jednak tego warsztatu, że ktoś, tak jak mamy, może przejdę też płynnie do social mediów, że część celebrytów jakby zaczyna się mianować tak specjalistami w jakiejś tam dziedzinie, czy medycyny, czy i tak dalej. I wiemy, że no nie mają o tym pojęcia, tak? I tak samo myślę, że to, co mówisz, że to jest jakby ten warsztat, tak? Bym powiedziała, że trzeba zgłębić jakiś warsztat, mieć narzędzia, no i wtedy jest się tym rzemieślnikiem. Myślę sobie o tym jako takiej procedurze, której trzeba się właśnie wyuczyć. I dla mnie jest to takie, no, z nadzieją na to patrzę, bo okazuje się, że być może każdy jest w stanie tą kolejność kroków zapamiętać, tam nauczyć się właśnie jak obchodzić z ciastem, to już tutaj trochę fantazjuję, bo sama muszę się przyznać, że nigdy chleba własnoręcznie nie upiekłam, muszę się do ciebie zapisać na warsztat, na to wychodzi. Ale tak zastanawiam sobie, czy ludzie, którzy uczą się od ciebie chleba, czy im jest dobrze funkcjonować w tej strukturze, w takim jakby programie pieczenia chleba? No,
dotychczas każdy wychodzący z kursu był zachwycony i jakby też mam feedback po kursie, tak, jak to przebiegało ich to pieczenie. Ja wyposażam kursantów w materiały, także mają notatki, do których mogą zajrzeć. Podczas warsztatu też mogą sobie coś zanotować. I przechodzimy pełen proces, tak, od mieszania chleba, dbania o zakwas, przez w ogóle sam już wybieg. Uczymy się o mąkach, uczymy się o akcesoriach chlebowych, uczymy się o wszystkich czynnikach, które wpływają, tak, na w ogóle proces fermentacji. Uczymy się różnych sposobów tego wbiegu chlebu, nie ma jednego słusznego, tak. Ja też nie uzurpuję sobie takiej jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, no, moja jakby droga jest jakąś taką, jakimś złożonym, jest taką, no, połączeniem różnych moich doświadczeń, różnych kursów, które ukończyłam i też mojego doświadczenia, tak, osobistego, więc no, dzielę się po prostu swoim doświadczeniem na bazie już jakby tych moich umiejętności, które mi weszły w nawyk, które są dla mnie takie też oczywiste, ale staram się też pamiętać, że osoby będące na początku drogi też nie wiedzą tego, co ja już wiem, tak? Także staram się naprawdę z wielką dokładnością przekazać ten, no, ten fach, można powiedzieć, tak? Bo tam, no, szczegóły po prostu mają wielkie znaczenie. Jak przychodzi mi do głowy jeszcze ten wątek relacji mistrz-uczeń i w związku też z uwagi na twoje doświadczenie takie edukatorskie, czy to jakoś się transferuje właśnie na te warsztaty, czy to ci pomaga? Czy ty się czujesz właśnie jako mistrzyni? Trochę tak. Już tą skromność gdzieś tam schowałam do kieszeni, bo już kilka tysięcy tych chlebów wybiegłam, więc mam doświadczenie i jakby przychodzę też z takiego poziomu, że wybiegłam mnóstwo dobrych chlebów, ale też mnóstwo jakby złych, na których się nauczyłam, co nie gra. I jakby z tego poziomu takiego mistrza, ale nie takiego, że przecież to jest taka trochę stara szkoła, która wcale nie zachęca, tylko zniechęca uczniów, że taka, nie wiem, która gdzieś ten mistrz potrzebuje jakiegoś, mistrz potrzebuje jakiegoś takiego poczucia władzy, czy nie wiem, to jakby ja nie jestem z tego chyba już pokolenia, tylko raczej traktuję na równi moich kursantów, zresztą podczas warsztatów też traktuję to jako wymianę w ogóle doświadczeń, bo oni przychodzą z różnych środowisk i to spotkanie, śmieję się, tak, że mam takie osoby czasem networkingowe, bo tam się tak ludzie poznają i wymieniają, że to jest niesamowita rzecz, że to jest taka wymiana, że ja im coś daję, ale ja też jakby jestem obdarowana, tak, ich jakby obecnością, osobowością, ich pomysłami. To jest no, taki w ogóle super czas spotkania takiego międzyludzkiego, zresztą wszyscy jesteśmy tego bardzo głodni po pandemii. No i naprawdę tak, jeśli wracam do jeszcze wątku mistrz uczeń. Także jakby nie staram się wywyższać, tylko raczej z tego poziomu właśnie, że jestem, ja też byłam w tym miejscu, gdzie wy jesteście, tak, chciałam tej wiedzy, jej szukałam. Ja trafiłam do jednych nauczycieli, teraz oni już nie uczą, więc ja postaram się zastąpić wam ich, prawda, na tej zasadzie na przykład. Jak to jest u ciebie, Izabela? Czy ty czujesz się właśnie mistrzynią? Mam trochę problem z tym, żeby zapytać, w jakiej dziedzinie, bo wymieniłaś tyle tych nurtów i też wiem, że współpracujesz z domami kultury, że współpracujesz właśnie z dziećmi i też pięknie opowiadałaś o tym procesie takim terapeutycznym, który jakby współistnieje z procesem dziejącym się w ogrodzie. Zastanawiam się, jak to jest właśnie na warsztatach u ciebie. Dodam jeszcze jedną dziedzinę, którą się zajmuję, to jest naturoterapia. Między innymi Reiki, o którym nie będę teraz opowiadać, bo to nie jest miejsce na to, tylko chciałam opowiedzieć o procesie nauczania. Jest kilka stopni inicjacji, a ostatni z nich, tam któryś, to zależy jaki mistrz to prowadzi, to jest mistrz nauczyciel. I sądzę, że ach, teraz dostałam wielkie zwłoki. I myślę, że to sformułowanie mistrz nauczyciel jest bardzo piękne, bo samo mistrz też tak można dosyć różnie interpretować i różnie to rozumieć. I ten mistrz taki jest
trochę zimny, nie? Taki, trochę taki niedostępny. Trochę niedostępny, tak? A ten mistrz nauczyciel to jest taka osoba, która już jest wyżej po prostu, która nie potrzebuje, nie wiem, no jakoś tam chełpić się tym, kim jest. Tylko tym swojego? Tak, tylko po prostu z radością dzieli się tym, co wie. Ta dobra innych po prostu, najzwyczajniej w świecie, no bo ja też doświadczam tego, o czym mówi, że każde warsztaty to są piękne spotkania, że ludzie się, ludzie się otwierają i są spokojni, są otwarci, są serdeczni, uśmiechnięci. To jest takie oderwanie się właśnie, nie dotyczy to, przez to oddziaływanie sensoryczne, czy przez możliwość pracy razem, prawda? I przez używanie ciała chyba do tej pracy, bo tak też z mojej pracy tak nauczyciela śpiewu, to wiem, że żyjemy w wielkim oderwaniu od ciała, tak? Ten jakby od dziecka kształci się nas w szkole, że w zasadzie umysł jest ważny, tak? Matematyka, fizyka, gdzieś te przedmioty artystyczne w szkołach poszły w ogóle do kąta. Na przykład ja wspominam sobie cudownie prace techniczne, tak zwane, jeszcze to była lekcja techniki. No to tam wszystko się działo, od szycia po robienie kanapek i tak dalej. I właśnie tak to zetknięcie naszego ciała z działaniem, w działaniu, nie? Jest bardzo piękna książka Johanny Palazma, która ma tytuł Oczy skóry. Ona jest głównie o architekturze i na przykład jest tam takie stwierdzenie, że architekt, który projektuje wyłącznie na komputerze, nie bierze odpowiedzialności za to, że to połączenie głowy z ręką jest bardzo ważne i inaczej się funkcjonuje, inaczej się myśli, inaczej się tworzy. To jest ciekawe, bo mi się przypomina taki cytat z ciebie, z naszego spotkania, że trochę zapomnieliśmy dzisiaj, że mamy ręce. Że właśnie ta ręczna wytwórczość jest, no nie powiedziałabym, że niedoceniana, bo mówimy, pojawia się takie pojęcie jak w ogóle boom na rzemiosło i jak spojrzymy sobie na mapę Warszawy i na to, ile pracowni powstaje, to można zauważyć wzrosty pewne. No i tak się zastanawiam wobec tego, jaką rolę pełni to angażowanie ciała w procesie, no, chociażby tutaj i za ciebie chciałabym dopytać, ekoprintingu, bo to dzisiaj z tym do nas przyszłaś, z tą pracą. Jak to jest? Co się, jak to ciało jest wtedy zaangażowane? Ja oczywiście zaraz bym opowiadała o sensoryce, ale mogę opowiedzieć, jak to wygląda. Najpierw idziemy o technice, chętnie. Długi spacer, ja opowiadam, jakie gatunki widzimy. Czy one się nadają do tego, a może są pod ochroną, a może są trujące. No i potem przetwarzamy je w pracowni. Opowiadam o tkaninach, co też już jest wiedzą trochę zapomnianą. Oczywiście w moim przypadku o tkaninach naturalnych. Zawsze proszę, żeby nie odrzucać liści, które nie są takie bardzo piękne, że te niezbyt piękne też są ważne, a może nawet ciekawsze niż te bardzo piękne. No i cóż, włączamy wodę do gotowania i wąchamy to, co tam się unosi z tego gara. Przeżywamy wspólnie efekt wow, kiedy prace są gotowe. Myślę, że działa całe ciało. I że działa to zarówno na psychikę, jak i na zmysły, na całe ciało. Tak. Dla mnie to nie jest oczywiste, że jest to poprzedzone spacerem i jakby obserwowaniem roślin w takich środowisku naturalnym, takim, że nie jest tak, że przychodzimy na zajęcia i dostajemy właśnie set materiałów, a w tym secie znajdują się wyzbierane przez ciebie wyselekcjonowane liście.
nie? Że to jest już angażujące od samego momentu przekroczenia progu tego miejsca. No i że dużo jest to wartości takiej też edukacyjnej o roślinach. Przyznam się, że zanim poszłam na moje studia architektoniczne krajobrazowe, to potrafiłam nazwać tylko kilka gatunków drzew. A potem w miarę trwania studiów, kiedy poznawałam rośliny, mój świat zrobił się czarodziejski. Poruszam się wśród moich znajomych, których znam z imienia i nazwiska, bo jak wiecie, nazwy są dwuskładnikowe. Tak, dla mnie bardzo też jest ważna edukacja i chciałabym innych zarazić tym, żeby uczyli się rozpoznawania gatunków, ale też, żeby podchodzili z szacunkiem do tego, co widzą, żeby dziewczyny, nawet jak przeważnie są dziewczyny na tych warsztatach, nie oszukujmy się, potem pójdą zbierać swoje liście, żeby, nie wiem, żeby po prostu podchodziły do tego z szacunkiem, żeby nie wykosiły półłomki, nie łamały gałęzi i tak dalej, że to wszystko żyje i że jesteśmy zależni też od tego. Czyli ludzie wychodzą zmienieni po warsztatach u ciebie? Mam nadzieję, ale... Tak się przysłuchuję, to tak to czuję, że to jest takie spotkanie właśnie trochę z innym światem i dostrzeżenie tego, co jest wokół nas, bo tu zahaczam o taki niezwykle szeroki wątek tego, że my jesteśmy częścią natury i zdarza się o tym zapomnieć, będąc na przykład żyjąc w Warszawie, gdzie się znajdujemy, mimo tego, że mamy dużo przecież takich obszarów zielonych. To sam fakt, że my jesteśmy tego częścią, no, może nam umknąć w zadaniowości. Bardzo mi zależy na tym, żeby nie umknęło. Powiedziałaś o tym szacunku i z szacunkiem mi się mocno kojarzy w ogóle chleb. To znaczy chleb, symbol szacunku nawet, bo mamy przecież kulturowe takie podejście do chleba, że go się nie wybrzuca. On też jest przecież częścią wielu rytuałów w Polsce. No i właśnie, Aga, czy u ciebie na zajęciach też ten szacunek do chleba się jakoś przewija? Szacunek taki wypływający chyba z takiej miłości, chyba taki najczystszy wyraz szacunku bym powiedziała. Jak wyjmuję chleb z tego garaża liwnego, to wszyscy mają po prostu opat szczeny, ten zapach, wszyscy go po prostu dotykają, wąchają, tak, ten taki jeszcze gorący. I jak po prostu po tych 15 minutach jeszcze taki ciepły kroję i jest ten taki chrup tego krojenia i potem jeszcze na krągi, to wszyscy już w ogóle są pozamiatani, więc ja myślę, że to jest taki, tak, jest to rodzaj szacunku najwyższego po prostu. No i potem jak sami przejdą przez ten proces, to jakby też jakby dzisiaj w ogóle miałyśmy takie dosyć ciekawe rozmowy na temat w ogóle zakwasu, tak, i tego, co mówicie o ekosystemie, no bo przecież zakwas każdy w domu może wytworzyć i on jest wytworzony tak naprawdę przez bakterie, tak? My tylko dajemy tym bakteriom mąkę i wodę. Bakterie unoszące się w powietrzu, one w tym procesie każdego dnia po prostu postanawiają zamieszkać, tak? W tej mieszaninie. I to też jest coś takiego poza nami, tak? Co mi na przykład, ja mam wielką po prostu w takim momencie no pokorę, tak? Że jakby ja jestem częścią po prostu świata, który mnie karmi, tak? Że no to jest w ogóle niebywała rzecz. A karmi nie tylko ciało, ale duszę. Dokładnie, dokładnie. To ja muszę to przerwać, bo zastanawiam się, co się dzieje ze wszystkimi nieudanymi bochenkami. To znaczy tak. Można z bochenka, nie ma tak, że nie ma nieudanych chlebów. Właśnie wspomniałaś o tym, że to metoda błędów, że i tak sobie myślę, że też w tym procesie i jakby w różnych technikach, że my sobie możemy oswajać to popełnianie błędów, nie? Że tak, też to nas dużo uczy i no, w zasadzie tak biorąc pod uwagę to, jak działa nasz umysł, no to najlepiej jest uczyć się na błędach, w sensie popełnienie błędów jest drogą do tego, żeby się doskonalić. Znaczy ja mówię o takich błędach typu, że chleb nie otworzy się spektakularnie tutaj, ten bochenek jest tak ładnie, ma takie ucho otwarte, tak? A czasami te bochenki, jak są przefermentowane, bo nie jeszcze nie wiemy, jak operować czasem, tak, składania bochenka, to czasem jest lekko przefermentowany i trochę jest, nie jest tak pięknie wrośnięty, tylko jest takim, no,
bardziej płaski, tak? Mówię o takich sytuacjach, ale to wszystko jest do zjedzenia. Wiadomo, jak czerstwy jest chleb, to można go przerobić na bułkę tartą. Ja na przykład mieszkam na wsi, więc oddaję jakieś tam fragmenty chleba, które już nie zostały zjedzone, są suche, do mojej sąsiadki, która ma kury i tak, i one są karmione tym chlebem, także nie wyrzucam. Jakby też na przykład można zrobić chleb w ogóle namaczając stary chleb, który oczywiście nie jest spleśniały, można zrobić na jego bazie nowy chleb. Także wszystko jest możliwe. Okej, obie prowadzicie, tak myślę sobie o dzieleniu się tym, tym wytwórstwem, obie prowadzicie profile na Facebooku, Instagramie, Aga jeszcze na TikToku. No właśnie, Iza, jakby jaką rolę pełnią media społecznościowe właśnie w budowaniu relacji z odbiorcami, czy to jest dobre słowo, uczestnikami, niedoszłymi uczestnikami? Z ludźmi. Z ludźmi, o okej, to taki termin parasol. Chciałabym odpowiedzieć nie od razu, bo po naszej rozmowie wstępnej tam kiedyś przez Zoom, to moje, czy to jest twoje? Tak, no właśnie. Zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i okazało się, że kilkoro z nich pochodzi z rodzin rzemieślniczych, że jakaś babcia robiła buty, a tata robił tłumiki, a ktoś inny jeszcze jakieś smarowidła, żeby zabezpieczać przeciw korozji. I w pewnym momencie, jak otworzyły się granice, jak zmienił się ustrój, te ich, nie wiem co, warsztaty po prostu upadły. Dlaczego? Dlatego, że całkowicie zmieniły się kanały dystrybucji. No i dzisiejszym głównym kanałem dystrybucji jest internet. I jest niezaprzeczalnie ważny, jest podstawą. Jest dla mnie dosyć trudne sprzedawanie przez internet, na przykład jedwabiu z ekoprintem, ponieważ jest to nawet trudno sfotografować. Także, bezpośredni kontakt jest bazą, tym niemniej pokazywanie się i kontakty przez media społecznościowe, czy potem utrzymywanie kontaktów z ludźmi, którzy byli na warsztatach, jest ważne, tak. Jest owocne, tak. To jak ty czujesz, jakich kompetencji potrzebuje rzemieślnik, rzemieślniczka, żeby z powodzeniem, w zależności od oczekiwań, funkcjonować w mediach społecznościowych? No sobie myślę, zrobić zdjęcia, no to nie każdy potrafi, nie każdy ma też sprzęt. Ja patrzę na Agę, bo ty masz takie doświadczenie w tym aspekcie, masz sprzęt na pewno. No właśnie myślę sobie, Iza, czego, bo to jest wymagane jakby, żeby prowadzić dobre media społecznościowe, tak? Z twoich doświadczeń. Potrzebny jest dużo czasu. Czas, okej, tak. Potrzebne są znajomość potrzeb klienta, odbiorcy, ale klient to też jest słowo, do którego nie wolno stronić, bo jest to sposób na życie, nie oszukujmy się i po prostu to jest klient. Potrzeba być niezwykle elastycznym i nadążać za zmieniającymi się technologiami, różnymi innymi magiami, być z tym na bieżąco. I trzeba się ciągle uczyć, tak. A oprócz tego jeszcze być rzemieślnikiem. Oprócz tego mieć czas na pracę, warsztaty, kontakty z ludźmi i prozę życia, tak. Jeszcze rozwój własny bym dodała, bo to nie jest tak, że już jak jesteśmy, osiągniemy coś, to
to jakby otwiera się, dopiero otwierają się kolejne drzwi i kolejne i jakby też potrzebujemy tego czasu na ciągły rozwój. Aga, u ciebie? Media społecznościowe? TikTok. To znaczy, jakby ja mam taką w sobie w ogóle pasję i miłość do robienia zdjęć, tak? Więc w ogóle ta przygoda z Instagramem się od tego zaczęła, że ja będąc na tym urlopie macierzyńskim, po prostu codziennie cykałam jakąś fotę, bo miałam te parę tam minut, żeby tą fotę zrobić i obrobić i wrzucałam sobie na Instagram. I to było moje takie, że o, miałam dla siebie coś, chwilę jakąś twórczą, tak? Prowadziłam taki profil bardziej właśnie o macierzyństwie, rodzicielstwie i w końcu on ewoluował w profil kulinarny właśnie, bo ja w ogóle od tam wczesnych lat nastoletnich to dużo gotowałam, piekłam i w ogóle lubię karmić ludzi, więc to jest dla mnie takie bardzo naturalne. I ten chleb to też jest takie przedłużenie jakby moich jakichś tam jeszcze dziecięcych fascynacji i też to jest taki rodzaj kreatywności no, mnie jako takiej wielowarstwowej artystki, bym powiedziała, tak, twórczyni. No bo jakby ta cała strefa kulinarna też jest bardzo kreatywna. No więc właśnie tak ten profil ewoluował i też w zeszłym roku uczestniczyłam w takim kursie, jak pisać w ogóle posty do social media. I też otworzyły mi się trochę oczy, że to nie wystarczy wrzucić zdjęcie, tak, i tak prowadzić. Zresztą bardzo polecam Gosia Szoka, dwa słowa. Bardzo aktywnie działa, jest copywriterką, która porzuciła pracę w korporacji i po prostu edukuje ludzi też, jak jasno wyrażać swoje myśli, jak konkretniej mówić. I jakby, no mi bardzo pomógł ten kurs, mam nadzieję, że to słychać w moich opowieściach, ale do czego chciałam zmierzyć, że zmierzam do tego, że właśnie angażowanie też odbiorców jest bardzo ważne, że nie wystarczy publikować tych treści, tylko też robić jakieś ankiety, jakieś zarzucać jakieś pytania, żeby angażować bardzo tą społeczność. To wtedy ten Instagram czy Facebook chyba żyje. Bardziej chyba Instagram. No, tak jak tego słucham, to wydaje się być to taką etatową pracą. I myślę, że nie bez powodu są osoby, których zawodem jest po prostu opiekowanie się konkretnymi kanałami w mediach społecznościowych, wtedy współpraca z tym lub tą, która jakby to konto tworzy. Czy to przekłada się rzeczywiście na relacje z odbiorcami? Czy ci ludzie potem przychodzą na warsztatach? Jakie są wasze doświadczenia? Dobra. Ja dzisiaj miałam właśnie na warsztacie dziewczynę, którą poznałam 2 lata temu. Właśnie na kursie internetowym, takiego pisania postów i obserwowałyśmy się na Instagramie przez te 2 lata i w końcu do mnie dotarła na warsztat. Także są takie właśnie znajomości, że się obserwujemy, że znamy ten wycinek tam swojej codzienności, który tam pokazujemy, tak, na Instagramie i w końcu udaje się na przykład spotkać. I mam takich parę osób, ale większe grono, na przykład moje stories to codziennie ogląda od 100 do 200 osób. Ale jakby nie przekłada się to na jakieś zapisy na warsztaty, raczej trafiają osoby bardziej z przypadku, bym powiedziała, niż z social media. Czy taka poczta pantoflowa? Może, bo ja też współpracuję z portalem Fabric, który ma szeroki wachlarz warsztatów, ofertę taką właśnie warsztatów, kursów i stamtąd też część ludzi przychodzi na kursy chlebowe. Pozdrawiamy Fabric wobec tego. Bardzo pozdrawiamy Marzenę i Andrzeja. Tak, są współorganizatorami naszego wydarzenia i po prostu absolutnie mówię do was teraz. Pomocną dłonią byliście przez no właśnie w trakcie organizacji festiwalu warsztatów. Jeszcze chciałam o tych mediach. Tak. I o warsztatach, i o przełożeniu. Ja na Instagramie tak, też absolutnie. Instagramowa, nie Facebookowa bardziej, pokazuje proces twórczy, nieraz się i nie dwa się zdarza, że ktoś obserwując ten mój proces twórczy stara się sam zrobić, czy to co ja robię, po czym okazuje się, że nie jest to takie proste, no i decyduje się, że jednak zasięgnie języka
u źródła. W ten sposób to działa. Czyli z takiego failu własnego, tak, próbuję przejść do tego, żeby rzeczywiście nauczyć się tego, jak to się dzieje. Ale to ciekawe, co powiedziałaś, bo zastanawiałam się ostatnio, czy jest możliwe w ogóle nauczyć się no czegokolwiek, to wiadomo, ale tych technik, o których wy wspominacie, tak opowiadacie właśnie angażująco, czy jest możliwe nauczyć się tego z tutorialu, czyli z takiego instruktażu no właśnie YouTube'owego? Czy to jest możliwe, żeby to opanować, jak czujecie? Ja myślę, że fragmentarycznie na pewno tak, natomiast to zależy od stopnia jakby zaawansowania kogoś, nie wiem, kto na przykład dużo potrafi w kuchni, to wtedy myślę, że jest to możliwe, żeby nauczył się piec chleba z różnych tam YouTube'owych tutoriali, których jest mnóstwo, szczególnie na rynku amerykańskim. Natomiast no w Polsce jest właśnie dużo takich pseudospecjalistów i dobra, ale to nie wchodzimy w punkt. Czuję, że tutaj jest jakiś chlebowy krąg chyba. Nie, to znaczy dużo ludzi piecze chleb, tak? Tylko nie wszyscy mają świadomość, jak na przykład się opiekować zakwasem, a to jest w ogóle baza i background w ogóle, tak, do pieczenia chleba. Także potem smak tego chleba, jakość tego chleba zależy od zakwasu. No to temat rzeka. W każdym razie. Ja mogę powiedzieć o sobie, tak, że piekłam chleb i próbowałam z książek w ogóle się nauczyć, jak wypiec taki bochenek. Natrafiałam na ogromne trudności, ale piekłam, nie zrażałam się, piekłam. Miałam notes, w którym notowałam swoje tam zloty i upadki. Po czym trafiłam właśnie na warsztaty do Moniki Waleckiej, znanej królowej chleba z Warszawy, z piekarni Całomące. I jakby warsztaty takie na żywo uporządkowały mi tą jakby moją wiedzę i doświadczenia, które miałam, tak, z własnej kuchni. Także no wiem, że po prostu warsztat to jest coś takiego no konkretnego, które zbiera jakby nasze odpowiada na wątpliwości i tak porządkuje bardzo tą wiedzę, tak? I, no i zetknięcie, tak jak mówimy, z tym mistrzem, nauczycielem, no to jest super. Rzemieślnik. Warsztat, to warsztat się uczy, mam swoje narzędzia wypróbowane. Tak? I tak sobie myślę o tej technice, którą ty stosujesz, o której edukujesz, i wyobrażam sobie taki tutorial jako coś, co jest zupełnie ograbione w ogóle z sensu tej inicjatywy. Nie? Czy ty czujesz, że właśnie, może też dopytam cię, jak to jest z tym dzieleniem się procesem twórczym? Skąd u ciebie taka potrzeba i jakby, czy to ma być właśnie zachęta do tego, żeby być może pojawić się u ciebie na żywo, czy raczej taka chęć po prostu pokazania, co robisz? Nie tylko pokazuję, że tam nie uczę. Skąd chęć prowadzenia warsztatów, czy... Bardziej bycia w ogóle w mediach społecznościowych, ale nie samego jakby zapraszania ludzi do siebie, tylko ten pomysł na dzielenie się właśnie tym procesem twórczym i pokazywanie instruktaży różnego rodzaju. Wiesz co, no tak jak mówię, że ten pokazywanie tego procesu prowadzi do przyjścia na warsztat, okay, albo zainteresowania się tą techniką, która też jest częścią tam zrównoważonego rozwoju. Bo można przerabiać ubrania już istniejące na przykład i dawać im nowe życie, także to jest absolutnie super i na czasie, że to wiesz. No, tak. Powiedziałaś jeszcze coś takiego, nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy, że zupełnie inaczej funkcjonuje ulica w momencie, kiedy pojawiają się na niej pracownie, czy pojawiają się, tak to zrozumiałam, ludzie uczący nas o czymś i jakby, że buduje to taką właśnie trochę siatkę wzajemnych zależności. I zastanawiam się, czy to jest w ogóle, czy można tą perspektywę przenieść na media społecznościowe, czy wy czujecie, że macie taki osobisty właśnie kontakt z osobami, które was obserwują? No, są to pojedyncze osoby, myślę, które też żyją wypiekiem chleba. No szczególnie chyba te
te osoby, które były u mnie na warsztacie, to z nimi jestem w stałym kontakcie. Dzielimy się jakimiś tam nowinkami czy swoimi tam odkryciami. Chciałam jeszcze wrócić do Twojego pytania, czy można się nauczyć tutoriali. Myślę, że zależy, jak głęboko chce się to zbadać, zagadnienie, i sądzę, że jednak łatwiej zapytać żywą osobę, jak to zrobić, i przyjść na warsztat i mieć kontakt i na bieżąco być pod opieką po prostu najzwyczajniej w świecie. Okej. To może już tak kończąc powoli, może chcecie o coś zapytać? Nie wszyscy naraz, może. To tak, w takim razie kończąc powoli, chciałabym dopytać o to, gdzie Was można znaleźć. Czyli na jakich platformach, na jakich stronach można się zapisać do Was, sobie wspominałyście o Febliku, ale właśnie być może prowadzicie, chciałbyś się tutaj zareklamować jeszcze jakieś konto. Ja mam taką swoją stronę z racji prowadzenia jakby tej działalności fotograficznej, nazywa się wczułymobiektywie.pl i tam mam taką zakładkę sklep i jakby sprzedaję tam produkty, ręczne wytwory, koszyki do garowania chleba, które pan Piotr z Bieszczad robi dla mnie. No i też można zakupić taki kurs online. Wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie, ale są osoby, które mieszkają za granicą i dla nich jest to na przykład niemożliwe, żeby przyjechać do mnie, a pieką chleb, mają mnóstwo wątpliwości i szukają kogoś, kto by im pomógł, więc na WhatsAppie umawiam się, rezerwuję sobie 2 dni. Ta osoba i ja. I praktycznie zdzwaniamy się na takie wideo rozmowy i przerabiamy ten kurs, który normalnie robię w 5 godzin, to w czasie tych 2 dni rozmawiamy właśnie na te różne tam tematy chlebowe i też przed tą kamerą razem robimy chleb. Wiem, że to, kurczę, to brzmi trochę surrealistycznie, ale to działa, bo już takich kilka kursów przeprowadziłam. I te osoby są mega wdzięczne, bo dochodziłyśmy, to były akurat dziewczyny, do takich problemów, które gdzieś tam je zastopowały, zablokowały właśnie na drodze do osiągnięcia takiego bochenka, który by je satysfakcjonował. Czy taka motywacja też po tej drugiej stronie, nie? Do tego, że rzeczywiście chce i angażuje się w ten proces, bo no, brzmi to trochę surrealistycznie, bo jesteście na różnych szerokościach geograficznych, ale myślę sobie, że ten kontakt jest jakoś zachowany, bieżący. Że się nie nagrywasz tej osobie, tylko po prostu rozmawiacie, tak, to tak, też tak. Jest duża wartość. Wiem też, że jakby te krótkie filmiki mają dużą moc aktualnie, Reelsy, tak, TikTok, więc jestem w trakcie przygotowywania takiego kursu online, który, uwaga, będzie na Instagramie, na specjalnie dedykowanym koncie. I nagrywam właśnie takie krótkie, minutowe filmy o każdym tam etapie, o zakwasie, o przygotowaniu bochenka. Ale nagrywam to tak właśnie od serca, tak jak ja to tak prowadzę, i bo wiem, że też są takie osoby, które nie wiem, mają małe dzieci, w ogóle nie mogą się wyrwać na taki kurs do mnie, pod Warszawę, a gdzieś są na przykład nad morzem mieszkają. I są dziewczyny, które chętnie, czy chłopaki, którzy chętnie by zrobili ten chleb w domu, no ale nie mają takich warunków, żeby się właśnie dzwonić na WhatsAppie przez 2 dni albo właśnie, i dla nich jest nasza szansa przez tą minutę się tam nauczyć, tak? Także jakby robię też taką furtkę, bo znam te osoby i wiem, że mają taką wielką motywację, że dla nich to będzie jakiś taki zaczątek, że przynajmniej spróbują, tak? Więc czy już nazwy tego konta? To znaczy, to jest co ja tu wyrabiam, podkreśnik kurs. Okej. Okay. Jeszcze muszę zapytać, ile czasu zajmuje nagranie takiego jednominutowego filmiku? To znaczy, ja materiał już nagrałam, ale teraz go tak przygotowuję, że tam robię taki voice-over, czyli jakby do tego, co tam działam. No właśnie tak próbuję to w tą minutę tak skondensować, takie rzeczy, żeby to zabrzmiało merytorycznie, spokojnie, ale żeby też to poprowadziło we właściwe rejony, więc... Więcej niż minuta zajmuje przygotowanie. Tak. Okej, to na pewno. Czy jeszcze masz jakąś stronę, gdzie można podglądać Cię? No nie, to chyba tyle. Czyli co ja tu wyrabiam, lub co ja tu wyrabiam, podkreślić kurs. I w
czułemobiektywia.pl. Okej, dzięki. Już czas antenowy teraz. Tak zwany. Prowadzę stronę teyaboim.com, gdzie są aktualności o moich warsztatach, a także jest podczepiony sklep. Oprócz tego sprzedaję moje prace na Etsy. I prowadzę na Facebooku fanpage Teya Textiles and Gardens, no i Spiridarium również. Okej. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy się pojawili. Nawet pojawiło się w tym momencie jedno pytanie, jak zrozumiałam. Biznesowe bardziej. Wiem, że Wy głównie prowadzicie warsztaty, taką działalność edukacyjną, a jaka część sprzedaży produktów, czy też wytworów, czy ona jest jakaś istotna dla waszej działalności gospodarczej? Czyli trochę pytanie o to, co jest osią tego, tak? Czy bardziej sprzedaż produktów, czy bardziej działalność edukacyjno-warsztatowa? Tak, bo ja sobie tutaj wyobrażam, że ci tradycyjni rzemieślnicy żyli z tego, co sprzedawali. Natomiast, no i może dlatego była ta relacja mistrz uczeń, ta liniowa, taka jedna osoba, uczyła jedną osobę, aby głównie opieracie się na tym, że szeroko edukujecie na temat tego, na czym się znacie, czym się zajmujecie. No i teraz właśnie pytanie, czy te wytwory, ten chleb, czy te tkaniny, czy one są jakąś ważną częścią tych dochodów, czy to jest raczej poboczna, jak to u Was wygląda tak mniej więcej? Czy głównie działalność edukatorska tutaj gra rolę? U mnie wytwórczość jest bazą jednak. Bo, no tak, absolutnie, tak, wytwórczość i sprzedaż tego, co zrobię, tak. U mnie jednak edukacja, ale to myślę, że jest uwarunkowane też takim życiem, tak, że mam to małe dziecko i nie zdecydowałam się po tej próbie takiej pieczenia, tak, dla szerszego grona na otworzenie piekarni, bo no wiem, jak to jest pochłaniające czasowo i zostawiam sobie ten projekt na przyszłość. Także na razie edukacja. To, co jest w zasięgu jakby, w zasięgu możliwości, czyli na co mi doba pozwala. Dzięki. Ja bym pociągnął to pytanie dalej, bo wydaje mi się, że to jest taki ogólny trend, że faktycznie odchodzi się, znaczy idzie się bardziej w stronę warsztatów. Przynajmniej mam wrażenie, że w Warszawie. No i pytanie, co to znaczy dla rzemiosła u nas? W sensie, dlaczego tak się dzieje u nas? No i co dalej? Czy ja sobie myślę, że te warsztaty to jest w ogóle super rzecz, bo sama na przykład byłam na warsztatach zrobienia na drutach, zrobienia ceramiki. Jestem no, ogromną miłośniczką ceramiki i tam mam wypełniony rękodzielnictwem. I jakby to, że byłam na warsztacie, pozwala mi docenić proces powstawania danego produktu i ja jestem w stanie za niego sporo zapłacić, żeby kupić właśnie taką rzecz, która jest wytworem rąk ludzkich. I wydaje mi się, że jeśli ktoś przyjdzie do mnie na warsztaty i pozna ten proces robienia chleba, to on też z szacunkiem będzie podchodził do... Potem może go nawet nie piec, bo nie wiem, czas mu może nie pozwalać, ale już będzie wiedział, jak... Dlaczego ten chleb w piekarni rękodzielniczej kosztuje 15 zł, tak? Czyli jakby co składa się, na cenę. Tutaj myślę, że ta edukacja to jest w ogóle duża rzecz do tego, żeby to rzemieślnictwo znowu wróciło i było szanowane, cenione, uważane. Tak, no to bardzo podobna idea w ogóle przyświeca inicjatywie Nogi Rzemiosła, teraz Festiwal Warsztatów Rzemieślniczych, bo okazuje się, że no właśnie zrobienie kilku kroków w tył i ta taka podstawa edukacyjna o tym, jak powstaje produkt, jakimi prawami rządzi się dystrybucja, ile tych procesów jest zaangażowanych i ile ludzi jest zaangażowanych w to, żeby to ostatecznie dotarło do tego klienta. To jest absolutnie robota, która w Polsce powinna zostać zrobiona, taka świadomościowa, edukacyjna. Stąd właśnie ten festiwal, co też wyniknęło bezpośrednio tak naprawdę z diagnozy
takich warsztatów właśnie wydobywczych przed samą organizacją Nocy Rzemiosła 4 lata temu, to to, że ludzie potrzebują, jakby nie mają świadomości, nie wiedzą, dlaczego coś tyle kosztuje i w związku z tym nie są w stanie potem docenić tego produktu czy obiektu, co jakby budzi, co jakby spotyka się czasami z niezrozumieniem czy frustracją kogoś, kto spędził wiele godzin na przykład tworząc jakąś tkaninę, nie? Czy właśnie tutaj mówimy o ceramice, no to czy tworząc obiekt taki ceramiczny. Więc tutaj taki pomysł na ten program jest taki, żeby właśnie zająć się tą pracą podstaw, czyli powiedzieć, zaprosić do tego, żeby doświadczyć, jak powstają rzeczy. Rok temu też robiliśmy taką wystawę na Mysiej 3, gdzie tak edukacyjnie przeprowadzaliśmy właśnie przez proces powstawania produktu. Pokazywaliśmy, czego potrzebujemy, żeby go wysłać, co potrzebujemy, żeby zrobić, że najpierw jest w ogóle koncepcja, rozrysowanie tego, przeniesienie, powstanie formy, więc masa kroków, gdzie właśnie liczymy, że pomoże to zbudować taką społeczną świadomość i pomoże docenić to ręczne wytwórstwo. Więc ja chcę wierzyć, że te warsztaty to jest taki przystanek na drodze po prostu bycia świadomym odbiorcą sztuki, to już tak ogólnie mówiąc, ale też świadomym konsumentem. Ja chciałam powiedzieć, że troszkę się z panem nie zgadzam. Może warsztaty to jest to, co widać, ale nie da się robić samych warsztatów, nie robiąc samemu tego, czego się chce nauczyć na warsztatach, czy pokazać, więc chyba... Ja też nie wysnułem takiej teorii, po prostu wiem, że na przykład jest w Warszawie parę stolarni, które w ogóle zrezygnowało z tej realizacji swojej, tej produktowej działalności. Aha, czyli to po prostu jest... na rzecz warsztatów, ponieważ to jest dużo bardziej prawda. Nie wiem, leisure center, jak to powiedzieć, po ludzku. Po prostu takie miejsce to, no tak, hobbystyczne, tak? Chciałam powiedzieć też, że w ramach tego, żeby dzieciaki nie myślały, że mleko rośnie w kartonie, nie rośnie, tylko powstaje w kartonie. Kiedyś napisałam taką broszurę Kiełkowanie dla przyszłości, ogrody edukacyjne dla dzieci. No i no właśnie, bo ta edukacja tego długiego procesu powstawania nie tylko żywności, ale tak naprawdę wszystkiego jest, nie wiem, bardzo ważna i w ogóle i zaniedbana, prawda? Ja z moim 4-letnim synem właśnie zaczęłam robić chleb, włączać go w tę pracę i no niesamowicie łyknął temat i też planuję zrobić takie warsztaty w jego przedszkolu i myślę, Iza, że też cię zaprosimy do tego przedszkola z warsztatami i naprawdę właśnie myślę, że właśnie oswajanie dzieci z jakby tym nowym trendem, znaczy wracania do korzeni, tak, jest chyba naszą przyszłością. Natomiast myślę sobie o tym, co też powiedziałaś, że to zainteresowanie warsztatami rośnie i to jest zdecydowanie coś, co my obserwujemy i próbujemy na to odpowiadać, chociażby tym wydarzeniem. I już tutaj przed włączeniem nagrywania wspominałam o tym, jak zaczęły się posypywać odpowiedzi z formularza w naprawdę ogromnych ilościach. No i to jest wyzwanie, żeby zachęcić do udziału w warsztatach nie jako ostatecznego kroku, tylko żeby jeszcze jakoś to połączyć. Natomiast myślę sobie, że to też wynika jakoś tutaj z rozmów, że to spotkanie z rzemieślniczką, z rzemieślnikiem może być początkiem czegoś fajnego i jak już się tam przyjdzie, to ta perspektywa się zmienia i podobnie tak jak noc muzeów, tutaj wspominałyśmy, gdzie ludzie czekają kolejkami w kolejkach, żeby wejść do muzeum, to chcę wierzyć, że to miejsce się jakoś oswaja i że podobnie mogą się oswoić właśnie pracownie ceramiczne, stolarskie, rzemieślnicze. No, więc do tego boomu na rzemiosło dodałabym chyba boom na warsztaty ogólnie. No, czy to jest, zależy od kontekstu, czy to jest dobra, czy właściwa tendencja, czy nie, tak sobie myślę. Czy z waszych doświadczeń to jest dobry kierunek, nie? Warsztaty. Okej. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Okej.
Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy Wam za przyjście osobiste. Niezwykle to doceniamy, uwierzcie. To pierwszy taki panel właśnie w ramach festiwalu. Wam bardzo dziękuję za udział, za wspaniałą rozmowę, którą domyślam się, że mogłybyśmy jeszcze tutaj toczyć godzinami. Do ludzi z przyszłości machamy zachęcająco. Ja nazywam się Paula Markowska, a to był panel dyskusyjny w ramach Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych 2022. Dziękuję. Witam wszystkich na panelu dyskusyjnym, który odbywa się w ramach Nocy Rzemiosła, a już teraz w zasadzie Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych. Pomysł na sam panel narodził się z ciągłych pytań od dziennikarzy o to, jak definiujemy rzemiosło, jak zmienił się obraz rzemiosła kiedyś i dziś. Stąd w taką myśl samorzecznictwa i oddania głosu tym, którzy znają się o tym najlepiej, postanowiliśmy zorganizować przestrzeń na to, żeby dwie rzemieślniczki dzisiaj wypowiedziały się na temat właśnie, w zasadzie na temat tego, jak one czują rzemiosło i jak to ręczne wytwórstwo ewoluowało w toku waszej historii, myślę, że historii życia, chociaż to tak brzmi trochę patetycznie. No ale już oficjalnie rozpoczynając, chciałabym najpierw zapytać Was o to, czym się zajmujecie. Przedstawienie, czyli może zacznijmy od Izy. Jest z nami dzisiaj Izabela Zalewska-Kantek. Myślę, że ta inicjatywa, z którą jesteś chyba najbardziej kojarzona, to jest Kiełkowanie dla przyszłości i Wirdarium. Jakbyś mogła opowiedzieć trochę o tym, właśnie czym się zajmujesz i co aktualnie skłania Cię do tej pracy rzemieślniczej. Wirdarium w całości nazwa brzmi Wirdarium Edukacja i Terapia Ogrodem. I głównie zajmuję założeniem Wirdarium, co jeszcze dodam, że znaczy to słowo młody sad, chodzi ze średniowiecza, była szeroko pojęta edukacja ogrodnicza dla dzieci oraz hortiterapia. Współprowadziłam przez 4 lata w Parku Kazimierzowskim ogród edukacyjny dla dzieci, gdzie były prowadzone różne warsztaty nastawione na rozwój sensoryczny dzieci, ale też na taką wiedzę czysto botaniczną, biologiczną, żeby dzieci lepiej czuły się bezpieczniej w świecie, który znają, żeby nie bały się robali, żeby potrafiły nazwać rośliny, które je otaczają, bo kiedy jak coś jest znajome, jest bardziej przyjazne, bezpieczne i po prostu lepiej się dzieciaki czują. A hortiterapia, której nie należy mylić z fitoterapią, która jest bezpośrednio leczeniem różnych dolegliwości za pomocą roślin, jest terapią wspomagającą, polegającą na przebywaniu w ogrodzie, na obserwacji cyklu wegetacyjnego, po prostu na włączeniu cyklu terapeutycznego w cykl wegetacyjny roślin. Przebywanie w ogrodzie działa na wszystkie zmysły, wzrok, przez kolory, obserwacje różnych kształtów, dotyk przez możliwość dotykania różnych faktur, słuch, różne odgłosy przyrody, dźwięki wiatru i tak dalej, węch, oddziaływanie olejków eterycznych. Co jeszcze nam zostało? Ja muszę przyznać, że tak się zasłuchałam w Twoim opowieści, że trochę straciłam kontakt z tym. Z jakim zmysłem na pewno straciłam kontakt. Może pomożecie?
Był wzrok, był słuch, był smak, był zapach i był dotyk. To wszystkie co mieliśmy. Ale ja też już myślałam, że się przeniosę. Że chciałbyś się już doświadczać tego. Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu. Zajmuję się tkaniną artystyczną. Mówię, że przenoszę ogród na tkaninę i uczę ludzi, jak to robić. Moją ulubioną przez ostatnie lata techniką jest ecoprinting, który polega na tym, przyniosłam tutaj przykłady, utrzymaj mnie, że bez użycia chemii i żadnych niesprzyjających, niewłaściwych dla środowiska substancji przenosi się kształty i kolory liści, a tutaj na zamszu pięknie widać, na różne podłoża, które potem można używać, żeby się ubrać, żeby coś z tego uszyć. To jest trefnika trwała. Tutaj mam różne przykłady introligatorskie, a tu jest moje opakowanie na tablet i sama też to noszę. Dziękuję bardzo. I tym się zajmuję. Dziękuję za w ogóle przyniesienie tutaj tych dóbr i będąc tutaj przy zmysłach też i przy właśnie oglądaniu twoich prac, twoich wytworów, muszę przyznać, że mam taki pewien dystraktor tutaj po prawej stronie, bo ten chleb po prostu tak pachnie. Myślę, że to była pułapka, umieszczając go obok mnie. I nie wiem, czy widać to na nagraniu, natomiast zdecydowanie czuć tutaj rzemieślniczość, tutaj wyrób dłoni, no i znajduje się on na pięknej serwecie twojego wykonania, prawda? Tak, to jest kawałek bawełny, na której są odbite liście katalpy. Jeszcze chciałam dodać, że ten ecoprinting również jest zajęciem bardzo sensorycznym, bo robiąc to, bardzo człowiek jest włączony, ma włączone wszystkie zmysły. Po pierwsze przy wyborze materiału roślinnego, przy zbiorze i potem, kiedy w procesie twórczym też on wymagałby dosyć wysokiej temperatury, też te olejki eteryczne parują i po prostu pobudzone są wszystkie zmysły. A przy okazji, czy to na warsztatach, czy przy swojej pracy, bardzo zwracam uwagę na szacunek dla natury. Okej, dziękuję ci, Izabelo. Teraz chciałabym zapytać ciebie, Aga, jak to się stało, że no właśnie zajmujesz się wypiekaniem chleba? Jakbyś mogła słowo opowiedzieć o swojej historii? Zajmuję się wypiekaniem chleba od ponad dekady. Miałam taki moment w pandemii, że piekłam w mojej domowej piekarni ogromne ilości chlebów dla moich sąsiadów na wsi. Natomiast od 2 lat zajmuję się prowadzeniem warsztatów. Pomyślałam, że zamiast dawać rybę, dam ludziom wędkę. Jestem edukatorką od 20 lat, z wykształcenia dyrygentka choralna. Uczyłam śpiewu, prowadziłam chóry przez 20 lat. Więc jakby ten temat edukacyjny, on się przeplata w moim życiu. A jako, że mam teraz małe dziecko, to wymyśliłam sobie, że na tyle, ile pozwala mi czas, to będę się też jakoś nim dzielić z innymi ludźmi, więc pracuję w takim zakresie, jakim mogę, żeby też w tym takim dorastaniu mojego 4-latka go wspierać, być obecną, no to właśnie wymyśliłam, że mogę robić warsztaty. Także to jest taki mój główny teraz nurt pracy. Druga odnoga mojej działalności to jest działalność fotograficzna. I to są takie dwie rzeczy, które właśnie pasje, które rozwinęłam po urodzeniu dziecka. I myślę, że właśnie to takie doświadczenie tego
tego, ile nasze ciało może dać życie, jakby też mnie nauczyło, że jakby nasze też właśnie dłonie mogą wiele i na przykład mogą robić chleb, niekoniecznie muszę go kupować w piekarni, a mogę go wypiekać sama. Kiedyś piekłam dużo takich chlebów foremkowych, ale właśnie stwierdziłam, że jakiś czas temu, tam parę lat temu, że chcę poznać drogę powstawania takiego bochenka, no i zgłomiłam temat i teraz właśnie uczę innych. Właśnie przyjechałam do Was z warsztatów, które prowadziłam. To też jest taki moment, tak jak mówiłaś tutaj o tych wszystkich zmysłach, tak? Mamy zapach, ale też sensoryka, to zanurzenie dłoni w tym cieście chlebowym, które jest inne z mąki żytniej, inne z mąki pszennej, temperatura wody, temperatura mąki. Okazuje się, że dorośli mają różne takie, nawet braki bym powiedziała, luki w tej zabawie z dzieciństwa i na przykład zajmowanie się chlebem może nam uzupełnić te sfery i jakby nas na nowo nauczyć cieszyć się też drobnymi rzeczami. No to tak chyba tyle. Ja tak myślę sobie, że to jest taka metoda na w ogóle wydłużenie czasu i na taką właśnie uważność, trochę zaangażowanie różnych procesów. Jeszcze chciałabym do tego wrócić, bo wytwórstwo nie przynosi tylko tego kontaktu właśnie zmysłowego z materią, ale myślę sobie też, że dostarcza różnych takich nagród dla nas samych, w sensie, że może zmienić wiedzę o nas samych. Do tego chciałabym wrócić, ale na początek. Definicja rzemiosła. To jest właśnie taki temat, od którego chciałabym rozpocząć naszą dyskusję. Trochę się pojawiło słowo o tym, jak opowiadałeś o swoich zainteresowaniach i o tym, czym zajmujecie się na co dzień. Ale jak rozmawiałyśmy z kolei przed tym panelem, to ty, Izabelo, powiedziałaś coś takiego, że żeby tworzyć dobrą sztukę, trzeba być dobrym rzemieślnikiem. No i ja się tak zastanawiam, no właśnie, co to znaczy być rzemieślnikiem, bo dzisiaj niewątpliwie, tak z naszych obserwacji, jakie prowadzimy na polu rzemiosła, czy wzornictwa projektowego, czy obserwowania w ogóle takiej no właśnie tkanki miasta i tego, co się w tym mieście dzieje pod względem kulturalnym, społecznym, no to mamy takie obserwacje, że to, czy ktoś jest rzemieślnikiem, często dokonuje się przez autointerpretację. To znaczy, że w zasadzie dużo osób, z którymi jakoś miałyśmy styczność, odpowiada na to pytanie, stawiając sobie takie zapytanie wobec samego siebie, czy ja czuję się rzemieślnikiem. Wiem, że trochę się zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest, gdzie w tym wszystkim jest ta sztuka i jak to było u ciebie. Czy dla ciebie jakieś ważne jest też takie prawilne zdobywanie fachu? Mogę powiedzieć tak, ale jeżeli pozwolisz, to rozwinę troszeczkę. Myślę, że w obecnej dobie i obserwując na przykład rodzaje pracowni, które biorą udział w Nocy Rzemiosła, to słowo rzemiosło od razu dostaje przymiotnik artystyczny trochę też, prawda? Tak. A przecież podstawą rzemiosła nie jest rzemiosło artystyczne, tylko drobna wytwórczość, prawda? Która, do której nie może dojść, jeżeli nie ma się solidnej podbudowy po prostu zawodowej. Nie ma się długiej praktyki. Kiedyś, żeby być rzemieślnikiem, trzeba było zdać dyplom mistrzowski w cechu, prawda? Przy dzisiejszej dostępności edukacji to rzadziej jest potrzebne, żeby wykonywać jakiś zawód. Tak uważam, że żeby być rzemieślnikiem, trzeba mieć bardzo solidną podbudowę i ten słowo rzemieślnik brzmi dumnie dla mnie. Być może to są jakieś naleciałości z przeszłości, że ten artysta już brzmi mniej poważnie. Że to rzemiosło artystyczne jest to coś
solidnego, wartego uwagi i wykonane głęboko w myśl sztuki. Trochę ta definicja się zmienia, to znaczy równolegle do takich naprawiaczy, szewców, kaletników, kowali, funkcjonują nowi rzemieślnicy, tak? Czyli osoby zwykle właśnie z wyższym wykształceniem, które już tą pracę taką właśnie rzemieślniczą, czyli twórczą, wykonują tak świadomie i konsekwentnie. I trochę zmienił się sposób zdobywania wiedzy na ten temat i edukacji. I tak zastanawiam się, gdzie ty, Izabela, sytuujesz jakby siebie w tym? To jest bardzo, bardzo trudna granica i do określenia i do zdefiniowania różnica między twórczością a wytwórczością. Prawda? Czy ten współczesny rzemieślnik, inaczej, współczesny rzemieślnik nie jest tylko wytwórcą, tak jak kiedyś byśmy pomyśleli, tylko jest również twórcą. Niejednokrotnie są to rzeczy, na przykład w moim przypadku, nawet chociażby ze względu na materiał, którym się posługuję, czyli materiał roślinny, podobno od początku świata nie było takich samych liści. Są to rzeczy pojedyncze, unikatowe, ale zrobione w myśl sztuki. Solidnie wykonane. Tak, mogę powiedzieć, że jestem, że wykonuję rzemiosło artystyczne. Jak to jest u ciebie, Aga? No właśnie na tym naszym spotkaniu jeszcze przed panelem rozmawiałyśmy i ja przyznałam się do czegoś takiego, że właśnie kończąc dwie uczelnie artystyczne, dwie akademie muzyczne i w Poznaniu, w Katowicach, mając ten tytuł magistra sztuk, tak, jakby dorastałam do takiej wizji siebie jako artystki. Jakby trochę jakby nigdy nie miałam odwagi siebie nazwać artystką, pomimo że też wydałam dwie autorskie solowe płyty, grałam koncerty i tak dalej. Jakby nie wiem, czy to jakby kwestia wychowania, że zostałam tak wychowana, że jakby, żeby myśleć o sobie jakoś skromnie, czy coś takiego. Ale nie do tego zmierzam, że jakby jak już nazwałam siebie tą artystką, to jakby przekułam taki balon tego słowa, tego znaczenia tego słowa i tak naprawdę dotarłam do jądra tego, że właśnie artysta to jest rzemieślnik. Mój mąż jest kompozytorem, mieliśmy taką jedną ważną rozmowę przy obiedzie, pamiętam, gdzieś tam wybraliśmy się do restauracji i to była coś w rodzaju randki, ale właśnie mieliśmy rozmowę na temat tego, kto to jest artysta i kto to jest rzemieślnik. I po prostu mój mąż to tak na głos powiedział, tak do mnie to dotarło, że przecież my jesteśmy rzemieślnikami. Mamy opanowaną sztukę gry na instrumencie, umiemy skomponować utwór, umiemy go zaaranżować na orkiestrę, na różne instrumenty. Po prostu znamy technikę, tak? A ten artystyczny wyraz, no to już jest rys każdego tam z nas. Jak mówisz, że nie ma dwóch takich samych liści, tak każdy muzyk mógłby daną piosenkę zaaranżować, zaśpiewać, wykonać inaczej, tak? Nawet w muzyce klasycznej, kiedy ktoś wykonuje jakiś utwór spisany, to jakby ludzie ekscytują się daną interpretacją utworu, tak? Mamy konkurs Chopinowski na przykład. No i tak jest teraz z chlebem, którego uczę robić, tak? Jest jakby Potrzeba znać jakiś warsztat konkretny i znać serię po prostu, mieć ten taki background poważny, a nie, że tam coś tam sobie wymyślę, tak? I no nie, są pewne jakieś prawidła, których się trzymamy i nawet obserwując ten rynek książek tam o wypieku chleba, to mnóstwo jest takich publikacji, które zawierają podstawowe błędy, tak? I jakby widać, że gdzieś tutaj brakuje jednak tego warsztatu, że ktoś, tak jak mamy, może przejdę też płynnie do social mediów, że część celebrytów jakby zaczyna się wymianować tak specjalistami w jakiejś tam dziedzinie, czy medycyny, czy i tak dalej. I wiemy, że no nie mają o tym pojęcia, tak? I tak samo myślę, że to, co mówisz, że to jest jakby ten warsztat, tak, bym powiedziała, że trzeba zgłębić jakiś warsztat, mieć narzędzia, no i wtedy jest się tym rzemieślnikiem.
Myślę sobie o tym jako takiej procedurze, której trzeba się właśnie wyuczyć. I dla mnie jest to takie, no, z nadzieją na to patrzę, bo okazuje się, że być może każdy jest w stanie tą kolejność kroków zapamiętać, tam nauczyć się właśnie jak obchodzić z ciastem. To już tutaj trochę fantazjuję, bo sama muszę się przyznać, że nigdy chleba własnoręcznie nie upiekłam. Muszę się do ciebie zapisać na warsztat, na to wychodzi. Ale tak zastanawiam sobie, czy ludzie, którzy uczą się od ciebie chleba, czy im jest dobrze funkcjonować w tej strukturze, w takim jakby programie pieczenia chleba? No, dotychczas każdy wychodzący z kursu był zachwycony i jakby też mam feedback po kursie, tak, jak to przebiega u nich to pieczenie. Ja wyposażam kursantów w materiały, także mają notatki, do których mogą zajrzeć. Podczas warsztatu też mogą sobie coś zanotować. I przechodzimy pełen proces, tak, od mieszania chleba, dbania o zakwas, przez w ogóle sam już wybieg. Uczymy się o mąkach, uczymy się o akcesoriach chlebowych, uczymy się o wszystkich czynnikach, które wpływają, tak, na w ogóle proces fermentacji. Uczymy się różnych sposobów tego wbiegu chleba, bo nie ma jednego słusznego, tak? Ja też nie uzurpuję sobie takiej jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, no, moja jakby droga jest jakąś taką, jakimś złożonym, jest taką, no, połączeniem różnych moich doświadczeń, różnych kursów, które ukończyłam i też mojego doświadczenia, tak, osobistego, więc no, dzielę się po prostu swoim doświadczeniem na bazie już jakby tych moich umiejętności, które mi weszły w nawyk, które są dla mnie takie też oczywiste, ale staram się zawsze pamiętać, że osoby będące na początku drogi też nie wiedzą tego, co ja już wiem, tak? Także staram się naprawdę z wielką dokładnością przekazać ten, no, ten fach, można powiedzieć, tak? Bo tam, no, szczegóły po prostu mają wielkie znaczenie. Jak przychodzi mi do głowy jeszcze ten wątek relacji mistrz-uczeń i w związku też z uwagi na twoje doświadczenie takie edukatorskie, czy to jakoś się transferuje właśnie na te warsztaty, czy to ci pomaga? Czy ty się czujesz właśnie jako mistrzyni? Trochę tak. Już tą skromność gdzieś tam schowałam do kieszeni, bo już kilka tysięcy tych chlebów wybiegłam, więc mam doświadczenie i jakby przychodzę też z takiego poziomu, że wybiegłam mnóstwo dobrych chlebów, ale też mnóstwo jakby złych, na których się nauczyłam, co nie gra. I jakby z tego poziomu takiego mistrza, ale nie takiego, że przecież to jest taka trochę stara szkoła, która wcale nie zachęca, tylko zniechęca uczniów, że taka, nie wiem, która gdzieś ten mistrz potrzebuje jakiegoś, mistrz potrzebuje jakiegoś takiego poczucia władzy, czy nie wiem, to jakby ja nie jestem z tego chyba już pokolenia, tylko raczej traktuję na równi moich kursantów, zresztą podczas warsztatów też traktuję to jako wymianę w ogóle doświadczeń, bo oni przychodzą z różnych środowisk i to spotkanie, śmieję się, tak, że mam takie osoby czasem networkingowe, bo tam się tak ludzie poznają i wymieniają, że to jest niesamowita rzecz, że to jest taka wymiana, że ja im coś daję, ale ja też jakby jestem obdarowana, tak, ich jakby obecnością, osobowością, ich pomysłami. To jest no, taki w ogóle super czas spotkania takiego międzyludzkiego, zresztą wszyscy jesteśmy tego bardzo głodni po pandemii. No i naprawdę tak, jeśli wracam do jeszcze wątku mistrz-uczeń. Także jakby nie staram się wywyższać, tylko raczej z tego poziomu właśnie, że jestem, ja też byłam w tym miejscu, gdzie wy jesteście, tak, chciałam tej wiedzy, jej szukałam. Ja trafiłam do jednych nauczycieli, teraz oni już nie uczą, więc ja postaram się zastąpić wam ich, prawda, na tej zasadzie na przykład. Jak to jest u ciebie, Izabela? Czy ty czujesz się właśnie mistrzynią? Mam trochę problem z tym, żeby zapytać, w jakiej dziedzinie, bo wymieniłaś tyle tych nurtów i też wiem, że współpracujesz z domami kultury, że współpracujesz właśnie z dziećmi i też pięknie opowiadałaś o tym procesie takim terapeutycznym, który jakby współistnieje z procesem dziejącym się w ogrodzie. Zastanawiam się, jak to jest właśnie na warsztatach u ciebie. Dodam jeszcze jedną dziedzinę, którą się zajmuję, to jest neuroterapia. Między innymi Reiki, o którym nie będę teraz opowiadać.
rozpowiadać, bo to nie jest miejsce na to, tylko chciałam opowiedzieć o procesie nauczania. Jest kilka stopni inicjacji, a ostatni z nich, tam któryś, to zależy jaki mistrz to prowadzi, to jest mistrz nauczyciel. I sądzę, że ach, to już dostałam wielkie zwłoki. I myślę, że to sformułowanie mistrz nauczyciel jest bardzo piękne, bo samo mistrz też tak można dosyć różnie interpretować i różnie to rozumieć. I ten mistrz taki jest trochę zimny, nie? Taki, trochę taki niedostępny. Trochę niedostępny, tak? A ten mistrz nauczyciel to jest taka osoba, która już jest wyżej po prostu, która nie potrzebuje, nie wiem, no jakoś tam chełpić się tym, kim tak, jest, tylko po prostu z radością dzieli się tym, co wie, dla dobra innych po prostu, najzwyczajniej w świecie, no bo ja też doświadczam tego, o czym mówi, że każde warsztaty to są piękne spotkania, że ludzie się otwierają i są spokojni, są otwarci, są serdeczni, uśmiechnięci. To jest takie oderwanie się właśnie, nie wiem, czy to przez to oddziaływanie sensoryczne, czy przez możliwość pracy razem, prawda? I przez używanie ciała chyba do tej pracy, bo tak też z mojej pracy tak nauczyciela śpiewu, to wiem, że żyjemy w wielkim oderwaniu od ciała, tak? Ten jakby od dziecka kształci się nas w szkole, że w zasadzie umysł jest ważny, tak? Matematyka, fizyka. Dziś te przedmioty artystyczne w szkołach poszły w ogóle do kąta. Na przykład ja wspominam sobie cudownie prace techniczne, tak zwane, jeszcze była lekcja techniki. No to tam wszystko się działo, od szycia po robienie kanapek i tak dalej. I właśnie tak to zetknięcie naszego ciała z działania, w działaniu, nie? Jest bardzo piękna książka Johanny Palasma, która ma tytuł Oczy skóry. Ona jest głównie o architekturze i na przykład jest tam takie stwierdzenie, że architekt, który projektuje wyłącznie na komputerze, nie bierze odpowiedzialności za to, że to połączenie głowy z ręką jest bardzo ważne i inaczej się funkcjonuje, inaczej się myśli, inaczej się tworzy. To jest ciekawe, bo mi się przypomina taki cytat z ciebie, z naszego spotkania, że trochę zapomnieliśmy dzisiaj, że mamy ręce. Że właśnie ta ręczna wytwórczość jest, no nie powiedziałabym, że niedoceniana, bo mówimy, pojawia się takie pojęcie jak w ogóle boom na rzemiosło i jak spojrzymy sobie na mapę Warszawy i na to, ile pracowni powstaje, to można zauważyć wzrosty pewne. No i tak się zastanawiam wobec tego, jaką rolę pełni to angażowanie ciała w procesie, no chociażby tutaj i za ciebie chciałabym dopytać, ekoprintingu, bo to dzisiaj z tym do nas przyszłaś, z tą pracą. Jak to jest? Co się, jak to ciało jest wtedy zaangażowane? Ja oczywiście zaraz bym opowiadała o sensoryce, ale mogę opowiedzieć, jak to wygląda. Najpierw o technice chętnie. Długi spacer, ja opowiadam, jakie gatunki widzimy. Czy one dadzą, czy one się nadają do tego, a może są pod ochroną, a może są trujące. No i potem przetwarzamy je w pracowni. Opowiadam o tkaninach, co też już jest wiedzą trochę zapomnianą. Oczywiście w moim przypadku o tkaninach naturalnych. Zawsze proszę, żeby nie odrzucać liści, które nie są takie bardzo piękne, że te niezbyt piękne też są ważne, a może nawet ciekawsze niż te bardzo piękne. No i cóż, włączamy wodę do gotowania i wąchamy to, co tam się odnosi z tym.
wspólnie efekt wow, kiedy prace są gotowe. Myślę, że działa całe ciało. Że działa to zarówno na psychikę, jak i na zmysły, na całe ciało. Dla mnie to nie jest oczywiste, że jest to poprzedzone spacerem i jakby obserwowaniem roślin w takich środowisku naturalnym, takim, że nie jest tak, że przychodzimy na zajęcia i dostajemy właśnie set materiałów, a w tym secie znajdują się wyzbierane przez ciebie wyselekcjonowane liście. Nie, że to jest już angażujące od samego momentu przekroczenia progu tego miejsca. No, i że dużo jest to wartości takiej też edukacyjnej o roślinach. Przyznam się, że zanim poszłam na moje studia architektoniczno-krajobrazowe, to potrafiłam nazwać tylko kilka gatunków drzew. A potem w miarę trwania studiów, kiedy poznawałam rośliny, mój świat zrobił się czarodziejski. Poruszałam się wśród moich znajomych, których znam z imienia i nazwiska, bo jak wiecie, nazwy są dwuskładnikowe. Tak, dla mnie bardzo też jest ważna edukacja i chciałabym innych zarazić tym, żeby uczyli się rozpoznawania gatunków, ale też, żeby podchodzili z szacunkiem do tego, co widzą, żeby dziewczyny, nawet jak przeważnie są dziewczyny na tych warsztatach, oszukujmy się, potem pójdą zbierać swoje liście, żeby, nie wiem, żeby po prostu podchodziły do tego z szacunkiem, żeby nie wykosiły pół łąki, nie łamały gałęzi i tak dalej, że to wszystko żyje i że jesteśmy zależni też od tego. Czyli ludzie wychodzą zmienieni po warsztatach u ciebie? Mam nadzieję, ale... Jak się przysłuchuję, to tak to czuję, że to jest takie spotkanie właśnie trochę z innym światem i dostrzeżenie tego, co jest wokół nas, bo tu zahaczam o taki niezwykle szeroki wątek tego, że my jesteśmy częścią natury i zdarza się o tym zapomnieć, będąc na przykład żyjąc w Warszawie, gdzie się znajdujemy, mimo tego, że mamy dużo przecież takich obszarów zielonych. To sam fakt, że my jesteśmy tego częścią, no, może nam umknąć w zadaniowości. Bardzo mi zależy na tym, żeby nie umknęło. Powiedziałaś o tym szacunku i z szacunkiem mi się mocno kojarzy w ogóle chleb. To znaczy chleb, symbol szacunku nawet, bo mamy przecież kulturowe takie podejście do chleba, że go się nie wybrzuca. On też jest przecież częścią wielu rytuałów w Polsce. No i właśnie, Aga, czy u ciebie na zajęciach też ten szacunek do chleba się jakoś przewija? Szacunek taki wypływający chyba z takiej miłości, chyba taki najczystszy wyraz szacunku bym powiedziała, jak wyjmuję chleb z tego gara żeliwnego, to wszyscy mają po prostu opad szczeny, ten zapach, wszyscy go po prostu dotykają, wąchają, tak, ten taki jeszcze gorący. I jak po prostu po tych 15 minutach jeszcze taki ciepły kroję i jest ten taki chrup tego krojenia i potem jeszcze na krąg, to wszyscy już w ogóle są pozamiatani, więc ja myślę, że to jest taki, tak, jest to rodzaj szacunku najwyższego po prostu. No i potem jak sami przejdą przez ten proces, to jakby też jakby dzisiaj w ogóle miałyśmy takie dosyć ciekawe rozmowy na temat w ogóle zakwasu, tak, i tego, co mówicie o ekosystemie, no bo przecież zakwas każdy w domu może wytworzyć i on jest wytworzony tak naprawdę przez bakterie, tak? My tylko dajemy tym bakteriom mąkę i wodę. Bakterie unoszące się w powietrzu, one w tym procesie każdego dnia po prostu postanawiają zamieszkać, tak, w tej mieszaninie. I to też jest coś takiego poza nami, tak? Co mi na przykład, ja mam wielką po prostu w takim momencie no, pokorę, tak? Że jakby ja jestem częścią po prostu świata, który mnie karmi, tak? Że no, to jest w ogóle niebywała rzecz. A karmi nie tylko ciało, ale duszę. Dokładnie, dokładnie. To ja muszę to przerwać, bo zastanawiam się, co się dzieje ze wszystkimi nieudanymi bochankami. To znaczy, tak. Można z bochenka, nie ma tak, że nie ma nieudanych chlebów. Właśnie wspominałaś o tym, że to metoda błędów, że i tak sobie myślę, że też w tym procesie i
jakby w różnych technikach, że my sobie możemy oswajać to popełnianie błędów, nie? Że tak, też to tak. Nas dużo uczy i no, w zasadzie tak biorąc pod uwagę to, jak działa nasz umysł, no to najlepiej jest uczyć się na błędach, w sensie popełnienie błędów jest drogą do tego, żeby się doskonalić. Znaczy ja mówię o takich błędach typu, że chleb nie otworzy się spektakularnie tutaj, ten bochenek jest tak ładnie, ma takie ucho otwarte, tak? A czasami te bochenki jak są przefermentowane, bo nie, jeszcze nie wiemy jak operować czasem, tak, składania bochenka, to czasem jest lekko przefermentowany i trochę jest, nie jest tak pięknie wrośnięty, tylko jest taki no, bardziej płaski, tak? Mówię o takich sytuacjach, ale to wszystko jest do zjedzenia. Wiadomo, jak czerstwy jest chleb, to można go przerobić na bułkę tartą. Ja na przykład mieszkam na wsi, więc oddaję jakieś tam fragmenty chleba, które już nie zostały zjedzone, są suche, do mojej sąsiadki, która ma kury i tak, i one są karmione tym chlebem, także nie wyrzucam. Jakby też na przykład można zrobić chleb w ogóle namaczając stary chleb, który oczywiście nie jest spleśniały, można zrobić na jego bazie nowy chleb, także wszystko jest możliwe. Tutaj obie prowadzicie, tak myślę sobie o dzieleniu się tym, tym wytwórstwem, obie prowadzicie profile na Facebooku, Instagramie, Aga jeszcze na TikToku. No właśnie, Iza, jakby jaką rolę pełnią media społecznościowe właśnie w budowaniu relacji z odbiorcami, czy to jest dobre słowo? Uczestnikami, nie doszło mi uczestnikami. Z ludźmi. Z ludźmi, o okej, okay. To taki termin tarasu. Chciałabym odpowiedzieć nie od razu, bo po naszej rozmowie wstępnej tam kiedyś zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i okazało się, że kilkoro z nich pochodzi z rodzin rzemieślniczych, że jakaś babcia robiła buty, a tata robił tłumiki, a ktoś inny jeszcze jakieś smarowidła, żeby zabezpieczać przeciw korozji. I w pewnym momencie, jak otworzyły się granice, jak zmienił się ustrój, to że te ich, nie wiem co, warsztaty po prostu upadły. Dlaczego? Dlatego, że całkowicie zmieniły się kanały dystrybucji. No i dzisiejszym głównym kanałem dystrybucji jest internet. I jest niezaprzeczalnie ważny, jest podstawą. Jest dla mnie dosyć trudne sprzedawanie przez internet na przykład jedwabiu z ekoprintem, ponieważ jest to nawet trudno sfotografować, także, bezpośredni kontakt jest bazą, tym niemniej pokazywanie się i kontakty przez media społecznościowe, czy potem utrzymywanie kontaktów z ludźmi, którzy byli na warsztatach, jest ważne, tak. Jest owocne, tak. To jak ty czujesz, jakich kompetencji potrzebuje rzemieślnik, rzemieślniczka, żeby z powodzeniem, w zależności od oczekiwań, funkcjonować w mediach społecznościowych? No sobie myślę, zrobić zdjęcia, no to nie każdy potrafi, nie każdy ma też sprzęt. Ja patrzę na Agę, bo ty masz takie doświadczenie w tym aspekcie, masz sprzęt na pewno. No właśnie myślę sobie, Iza, czego, bo to jest wymagane jakby, żeby prowadzić dobre media społecznościowe, tak? Z twoich doświadczeń. Potrzebny jest dużo czasu. Czas, okej, tak. Potrzebne są znajomość potrzeb klienta, odbiorcy, ale klient to też jest słowo, do którego nie wolno stronić, bo jest to sposób na życie, nie oszukujmy się i no, po prostu to jest klient. Potrzeba być niezwykle elastycznym i nadążać za zmieniającymi się
trzeba się ciągle uczyć, tak. A oprócz tego jeszcze być rzemieślnikiem. Oprócz tego mieć czas na pracę, warsztaty, kontakty z ludźmi i prozę życia, tak. I jeszcze rozwój własny bym dodała, bo to nie jest tak, że już jesteśmy, osiągniemy coś, to jakby otwiera się, dopiero otwierają się kolejne drzwi i kolejne i jakby też potrzebujemy tego czasu na ciągły rozwój. Aga, u ciebie? Media społecznościowe? TikTok. To znaczy, jakby ja mam taką w sobie w ogóle pasję i miłość do robienia zdjęć, tak? Więc w ogóle ta przygoda z Instagramem się od tego zaczęła, że ja będąc na tym urlopie macierzyńskim, po prostu codziennie cykałam jakąś fotę, bo miałam te parę tam minut, żeby tą fotę zrobić i obrobić. I wrzucałam sobie na Instagram. I to było moje takie, że o, miałam dla siebie coś, chwilę jakąś twórczą, tak? Prowadziłam taki profil bardziej właśnie o macierzyństwie, rodzicielstwie. I w końcu on ewoluował w profil kulinarny właśnie, bo ja w ogóle od tam wczesnych lat nastoletnich to dużo gotowałam, piekłam i w ogóle lubię karmić ludzi, więc to jest dla mnie takie bardzo naturalne. I ten chleb to też jest takie przedłużenie jakby moich jakichś tam jeszcze dziecięcych fascynacji. I też to jest taki rodzaj kreatywności no, mnie jako takiej wielowarstwowej artystki, bym powiedziała, tak, twórczyni. No bo jakby ta cała strefa kulinarna też jest bardzo kreatywna. No więc właśnie tak ten profil ewoluował i też w zeszłym roku uczestniczyłam w takim kursie, jak pisać w ogóle posty do social media. I też otworzyły mi się trochę oczy, że to nie wystarczy rzucić zdjęcie, tak, i prowadzić. Zresztą bardzo polecam Gosia Szoka, Dwa Słowa. Bardzo aktywnie działa, jest copywriterką, która porzuciła pracę w korporacji i po prostu edukuje ludzi też, jak jasno wyrażać swoje myśli, jak konkretniej mówić. I jakby, no mi bardzo pomógł ten kurs, mam nadzieję, że to słychać w moich opowieściach, ale do czego chciałam zmierzyć, że zmierzam do tego, że właśnie angażowanie też odbiorców jest bardzo ważne, że nie wystarczy publikować tych treści, tylko też robić jakieś ankiety, jakieś zarzucać jakieś pytania, żeby angażować bardzo tą społeczność. To wtedy ten Instagram czy Facebook chyba żyje. Bardziej chyba Instagram. No, tak jak tego słucham, to wydaje się być to taką etatową pracą. I myślę, że nie bez powodu są osoby, których zawodem jest po prostu opiekowanie się konkretnymi kanałami w mediach społecznościowych, wtedy współpraca z tym lub tą, która jakby to konto tworzy. Czy to przekłada się rzeczywiście na relacje z odbiorcami? Czy ci ludzie potem przychodzą na warsztatach? Jakie są wasze doświadczenia? Dobra. Ja dzisiaj miałam właśnie na warsztacie dziewczynę, którą poznałam 2 lata temu. Właśnie na kursie internetowym takiego pisania postów i obserwowałyśmy się na Instagramie przez te 2 lata i w końcu do mnie dotarła na warsztat. Także są takie właśnie znajomości, że się obserwujemy, że znamy ten wycinek tam swojej codzienności, który tam pokazujemy, tak, na Instagramie i w końcu udaje się na przykład spotkać. I mam takich parę osób, ale większe grono, na przykład moje stories to codziennie ogląda od 100 do 200 osób. Ale jakby nie przekłada się to na jakieś zapisy na warsztaty. Raczej trafiają osoby bardziej z przypadku, bym powiedziała, niż z social media. Czy taka poczta pantoflowa? Może, bo ja też współpracuję z portalem Fabric, który ma szeroki wachlarz warsztatów, ofertę taką właśnie warsztatów, kursów i stamtąd też część ludzi przychodzi na kursy chlebowe. Pozdrawiamy Fabric wobec tego. Bardzo pozdrawiamy Marzenę i Andrzeja. Tak, są współorganizatorami naszego wydarzenia i po prostu absolutnie mówię do was teraz. Pomocną dłonią byliście przez właśnie w trakcie organizacji festiwalu warsztatów. Jeszcze chciałam o tych mediach. Tak. I o warsztatach, i o przełożeniu. Ja na szczególnie na
znaczy na Instagramie, tak, też absolutnie jestem instagramowa, nie facebookowa bardziej, pokazuję proces twórczy, nieraz się i nie dwa się zdarza, że ktoś obserwując ten mój proces twórczy stara się sam zrobić, czy to co ja robię, po czym okazuje się, że nie jest to takie proste, no i decyduje się, że jednak zasięgnie języka u źródła. W ten sposób to działa. Czyli z takiego failu własnego, tak, próbuję przejść do tego, żeby rzeczywiście nauczyć się tego, jak to się dzieje. Ale to ciekawe, co powiedziałaś, bo zastanawiałam się ostatnio, czy jest możliwe w ogóle nauczyć się no, czegokolwiek, to wiadomo, ale tych technik, o których wy wspominacie, tak opowiadacie właśnie angażująco, czy jest możliwe nauczyć się tego z tutorialu, czyli z takiego instruktażu, no właśnie YouTube'owego. Czy to jest możliwe, żeby to opanować, jak czujecie? Ja myślę, że fragmentarycznie na pewno tak, natomiast to zależy od stopnia jakby zaawansowania kogoś, nie wiem, kto na przykład dużo potrafi w kuchni, to wtedy myślę, że jest to możliwe, żeby nauczył się piec chleba z różnych tam YouTube'owych tutoriali, których jest mnóstwo, szczególnie na rynku amerykańskim. Natomiast no w Polsce jest właśnie dużo takich pseudospecjalistów i dobra, ale to nie wchodźmy w to. Czuję, że tutaj jest jakiś razie, chlebowy krąg chyba. Nie, to znaczy dużo ludzi piecze chleb, tak? Tylko nie wszyscy mają świadomość, jak na przykład się opiekować zakwasem, a to jest w ogóle baza i background w ogóle, tak? Do pieczenia chleba. Także potem smak tego chleba, jakość tego chleba zależy od zakwasu. No to temat rzeka. W każdym razie, ja mogę powiedzieć o sobie, tak, że piekłam chleb i próbowałam z książek w ogóle się nauczyć, jak wypiec taki bochenek. Natrafiłam na ogromne trudności, ale piekłam, nie zrażałam się, piekłam. Miałam notes, w którym notowałam swoje tam zloty i upadki. Po czym trafiłam właśnie na warsztaty do Moniki Waleckiej, znanej królowej chleba z Warszawy, z piekarni Całą Mące. I jakby warsztaty takie na żywo uporządkowały mi tą jakby moją wiedzę i doświadczenia, które miałam, tak, z własnej kuchni. Także no wiem, że po prostu warsztat to jest coś takiego no, konkretnego, które zbiera jakby nasze odpowiada na wątpliwości i tak porządkuje bardzo tą wiedzę, tak? I no i zetknięcie, tak jak mówiłem, z tym mistrzem nauczycielem, no to jest super. Rzemieślnik ma warsztat, w tym warsztacie uczy, ma swoje narzędzia wypróbowane. Tak? I tak sobie myślę o tej technice, którą ty stosujesz, o której edukujesz. I wyobrażam sobie taki tutorial jako coś, co jest zupełnie ograbione w ogóle z sensu tej inicjatywy, nie? Czy ty czujesz, że właśnie, może też dopytam cię, jak to jest z tym dzieleniem się procesem twórczym, skąd u ciebie taka potrzeba i jakby, czy to ma być właśnie zachęta do tego, żeby być może pojawić się u ciebie na żywo, czy raczej taka chęć po prostu pokazania, co robisz? Nie tylko pokazuję, że tam nie uczę. Skąd chęć prowadzenia warsztatów, czy... Bardziej bycia w ogóle w mediach społecznościowych, ale nie samego jakby zapraszania ludzi do siebie, tylko ten pomysł na dzielenie się właśnie tym procesem twórczym i pokazywanie instruktaży różnego rodzaju. Wiesz co, no tak jak mówię, że ten pokazywanie tego procesu prowadzi do przyjścia na warsztat, okay, albo zainteresowania się tą techniką, która też jest częścią tam zrównoważonego rozwoju, bo można przerabiać ubrania już istniejące na przykład i dawać im nowe życie, także to jest absolutnie super i na czasie, że to wiesz. No, tak. Powiedziałaś jeszcze coś takiego, nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy, że zupełnie inaczej funkcjonuje ulica w momencie, kiedy pojawiają się na niej pracownie, czy pojawiają się, tak to zrozumiałam, ludzie uczący nas o czymś i jakby, że buduje to taką właśnie trochę siatkę wzajemnej zależności.
I zastanawiam się, czy to jest w ogóle, czy można tą perspektywę przenieść na media społecznościowe? Czy wy czujecie, że macie taki osobisty właśnie kontakt z osobami, które was obserwują? No, są to pojedyncze osoby, myślę, które też żyją wypiekiem chleba. No, szczególnie chyba te osoby, które były u mnie na warsztacie, to z nimi jestem w stałym kontakcie. Dzielimy się jakimiś tam nowinkami czy swoimi tam odkryciami. Chciałam jeszcze wrócić do twojego pytania, czy można się nauczyć tutoriali. Myślę, że zależy, jak głęboko chce się to zbadać, zagadnienie, i sądzę, że jednak łatwiej zapytać żywą osobę, jak to zrobić, i przyjść na warsztat i mieć kontakt i na bieżąco być pod opieką po prostu najzwyczajniej w świecie. Okej. To może już tak kończąc powoli, może chcecie o coś zapytać? Nie wszyscy naraz, może. To tak, w takim razie kończąc powoli, chciałabym dopytać o to, gdzie was można znaleźć. Czyli na jakich platformach, na jakich stronach można się zapisać do was, sobie wspominałyście o Fabiku. No, ale właśnie być może prowadzicie, chciałbyś się tutaj zareklamować jeszcze jakieś konto. Ja mam taką swoją stronę z racji prowadzenia jakby tej działalności fotograficznej. Nazywa się wczułymobiektywie.pl i tam mam taką zakładkę sklep i jakby sprzedaję tam produkty, ręczne wytwory, koszyki do garowania chleba, które pan Piotr z Bieszczad robi dla mnie. No i też można zakupić taki kurs online. Wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie, ale są osoby, które mieszkają za granicą i dla nich jest to na przykład niemożliwe, żeby przyjechać do mnie, a pieką chleb, mają mnóstwo wątpliwości i szukają kogoś, kto by im pomógł, więc na WhatsAppie umawiam się, rezerwuję sobie 2 dni, ta osoba i ja, i praktycznie zdzwaniamy się na takie wideo rozmowy i przerabiamy ten kurs, który normalnie robię w 5 godzin, to w czasie tych 2 dni rozmawiamy właśnie na te różne tam tematy chlebowe i też przed tą kamerą razem robimy chleb. Wiem, że to, kurczę, to brzmi trochę surrealistycznie, ale to działa, bo już takich kilka kursów przeprowadziłam i te osoby są mega wdzięczne, bo dochodziłyśmy, to były akurat dziewczyny, do takich problemów, które gdzieś tam je zastopowały, zablokowały właśnie na drodze do osiągnięcia takiego bochenka, który by je satysfakcjonował. Czy taka motywacja też po tej drugiej stronie, nie? Do tego, że rzeczywiście chce i angażuje się w ten proces, bo no, brzmi to trochę surrealistycznie, bo jesteście na różnych szerokościach geograficznych, ale myślę sobie, że ten kontakt jest jakoś zachowany, bieżący, że tak. Się nie nagrywasz tej osobie, tylko po prostu rozmawiacie, tak, że to tak, też jest duża wartość. Wiem też, że jakby te krótkie filmiki mają dużą moc aktualnie, Reelsy, tak, TikTok, więc jestem w trakcie przygotowywania takiego kursu online, który, uwaga, będzie na Instagramie, na specjalnie dedykowanym koncie, i nagrywam właśnie takie krótkie, minutowe filmy o każdym tam etapie, o zakwasie, o przygotowaniu bochenka, ale nagrywam to tak właśnie od serca, tak jak ja to tak prowadzę. I bo wiem, że też są takie osoby, które, nie wiem, mają małe dzieci, w ogóle nie mogą się wyrwać na taki kurs do mnie, pod Warszawę, a gdzieś są, na przykład nad morzem mieszkają. I są dziewczyny, które chętnie, czy chłopaki, którzy chętnie by zrobili ten chleb w domu, no ale nie mają takich warunków, żeby się właśnie dzwonić na WhatsAppie przez 2 dni, albo właśnie, i dla nich jest nasza szansa przez tą minutę się tam nauczyć, tak? Także jakby robię też taką furtkę, bo znam te osoby i wiem, że mają taką wielką motywację, że dla nich to będzie jakiś taki zaczątek, że przynajmniej spróbują, tak? Więc czy już nazwę tego konta? To znaczy, to jest co ja tu wyrabiam, podkreśnik kurs. Okej. Okay. Jeszcze muszę zapytać, ile czasu zajmuje nagranie takiego jednominutowego filmiku? To znaczy, ja materiał już nagrałam, ale teraz go tak przygotowuję, że tam robię taki voice-over, czyli jakby do tego, co tam działam.
No właśnie tak próbuję to w tą minutę tak skondensować takie rzeczy, żeby to zabrzmiało merytorycznie, spokojnie, ale żeby też to poprowadziło we właściwe rejony, więc... Więcej niż minuta zajmuje przygotowanie. Tak. Okay, to na pewno. Czy jeszcze masz jakąś stronę, gdzie można podglądać Cię? No nie, to chyba tyle. Czyli co ja tu wyrabiam, lub co ja tu wyrabiam, podkreślam kurs. I wczoraj obiektywia.pl. Okej, dzięki. Już czas antenowy teraz, tak zwany. Prowadzę stronę teja.boim.com, gdzie są aktualności o moich warsztatach, a także jest podczepiony sklep. Oprócz tego sprzedaję moje prace na Etsy i prowadzę na Facebooku fanpage Teja Textiles and Gardens, no i Spiridarium również. Okej. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy się pojawili. Nawet pojawiło się w tym momencie jedno pytanie, jak zrozumiałam. Bardziej. Wiem, że Wy głównie prowadzicie warsztaty, taką działalność edukacyjną, a jaka część sprzedaży produktów, czy też wytworów, czy ona jest jakaś istotna dla Waszej działalności gospodarczej? Czyli trochę pytanie o to, co jest osią tego, tak? Czy bardziej sprzedaż produktów, czy bardziej działalność edukacyjno-warsztatowa? Tak, bo ja sobie tutaj wyobrażam, że tradycyjni rzemieślnicy żyli z tego, co sprzedawali. Natomiast, no i może dlatego była ta relacja mistrz uczeń, ta liniowa, taka jedna osoba, uczyła jedną osobę, a wy głównie opieracie się na tym, że szeroko edukujecie na temat tego, na czym się znacie, czym się zajmujecie. No i teraz właśnie pytanie, czy te wytwory, ten chleb, czy te tkaniny, czy one są jakąś ważną częścią tych dochodów, czy to jest raczej poboczna, jak to wygląda tak mniej więcej? Czy głównie działalność edukatorska tutaj gra rolę? U mnie wytwórczość jest bazą jednak. Bo, no tak, absolutnie, tak, wytwórczość i sprzedaż tego, co zrobię, tak. U mnie jednak edukacja, ale to myślę, że jest uwarunkowane też takim życiem, tak? Że mam to małe dziecko i nie zdecydowałam się po tej próbie takiej pieczenia, tak? Dla szerszego grona na otworzenie piekarni, bo no wiem, jak to jest pochłaniające czasowo i zostawiam sobie ten projekt na przyszłość. Także na razie edukacja. To, co jest w zasięgu jakby w zasięgu możliwości, czyli na co mi doba pozwala. Ja bym pociągnął to pytanie dalej, bo wydaje mi się, że to jest taki ogólny trend, że faktycznie odchodzi się, znaczy idzie się bardziej w stronę warsztatów. Przynajmniej mam wrażenie, że w Warszawie. No i pytanie, co to znaczy dla rzemiosła u nas? W sensie, dlaczego tak się dzieje u nas? No i co dalej? Ja sobie myślę, że te warsztaty to jest w ogóle super rzecz, bo sama na przykład byłam na warsztatach zrobienia na drutach, zrobienia ceramiki. Jestem no, ogromną miłośniczką ceramiki i tam mam wypełniony rękodzielnictwem. I jakby to, że byłam na warsztacie, pozwala mi docenić proces powstawania danego produktu i ja jestem w stanie za niego sporo zapłacić, żeby kupić właśnie taką rzecz, która jest wytworem rąk ludzkich. I wydaje mi się, że jeśli ktoś przyjdzie do mnie na warsztaty i pozna ten proces robienia chleba, to on też z szacunkiem będzie podchodził do... Potem może go nawet nie piec, bo nie wiem, czas mu może nie pozwalać, ale już będzie wiedział, jak, dlaczego ten chleb w piekarni rękodzielniczej kosztuje 15 zł, tak? Czyli by co składa się, na cenę. Tutaj i myślę, że ta edukacja to jest w ogóle duża rzecz do tego, żeby to rzemieślnictwo znowu wróciło i było szanowane, cenione, poważane. Tak, no to bardzo podobna idea w ogóle przyświeca inicjatywie
no, rzemiosło, teraz festiwal warsztatów rzemieślniczych, bo okazuje się, że no właśnie zrobienie kilku kroków w tył i ta taka podstawa edukacyjna o tym, jak powstaje produkt, jakimi prawami rządzi się dystrybucja, ile tych procesów jest zaangażowanych i ile ludzi jest zaangażowanych w to, żeby to ostatecznie dotarło do tego klienta. To jest absolutnie robota, która w Polsce powinna zostać zrobiona, taka świadomościowa, edukacyjna. Stąd właśnie ten festiwal, co też wyniknęło bezpośrednio tak naprawdę z diagnozy takich warsztatów właśnie wydobywczych przed samą organizacją Nocy Rzemiosła 4 lata temu, to, że ludzie potrzebują, jakby nie mają świadomości, nie wiedzą, dlaczego coś tyle kosztuje i w związku z tym nie są w stanie potem docenić tego produktu czy obiektu, co jakby budzi, co jakby spotyka się czasami z niezrozumieniem czy frustracją kogoś, kto spędził wiele godzin na przykład tworząc jakąś tkaninę, nie? Czy właśnie tutaj mówimy o ceramice, no to czy tworząc obiekt taki ceramiczny. Więc tutaj taki pomysł na ten program jest taki, żeby właśnie zająć się tą pracą podstaw, czyli powiedzieć, zaprosić do tego, żeby doświadczyć, jak powstają rzeczy. Rok temu też robiliśmy taką wystawę na Mysiej 3, gdzie tak edukacyjnie przeprowadzaliśmy właśnie przez proces powstawania produktu. Pokazywaliśmy, czego potrzebujemy, żeby go wysłać, co potrzebujemy, żeby zrobić, że najpierw jest w ogóle koncepcja, rozrysowanie tego, przeniesienie, powstanie formy, więc masa kroków, gdzie właśnie liczymy, że pomoże to zbudować taką społeczną świadomość i pomoże docenić to ręczne wytwórstwo. Więc ja chcę wierzyć, że te warsztaty to jest taki przystanek na drodze po prostu bycia świadomym odbiorcą sztuki, to już tak ogólnie mówiąc, ale też świadomym konsumentem. Ja chciałam powiedzieć, że troszkę się z panem nie zgadzam. Może warsztaty to jest to, co widać, ale nie da się robić samych warsztatów, nie robiąc samemu tego, czego się chce nauczyć na warsztatach, czy pokazać, więc chyba... Ja też nie wysnułem takiej teorii, po prostu wiem, że na przykład jest w Warszawie parę stolarni, które w ogóle zrezygnowało z tej realizacji swojej tej produktowej działalności. Czyli to po prostu jest... na rzecz warsztatów, ponieważ to jest dużo bardziej nie wiem, leisure center, jak to powiedzieć po ludzku. Po prostu takie miejsce to, no tak, hobbystyczne, tak? Chciałam powiedzieć też, że w ramach tego, żeby dzieciaki nie myślały, że mleko rośnie w kartonie, nie rośnie, tylko powstaje w kartonie. Kiedyś napisałam taką broszurę Kiełkowanie dla przyszłości, ogrody edukacyjne dla dzieci. No i no właśnie, bo ta edukacja tego długiego procesu powstawania nie tylko żywności, ale tak naprawdę wszystkiego jest, nie wiem, bardzo ważna i w ogóle i zaniedbana, prawda? Ja z moim 4-letnim synem właśnie zaczęłam robić chleb, włączać go w tę pracę i no niesamowicie łyknął temat i też planuję zrobić takie warsztaty w jego przedszkolu i myślę, Iza, że też cię zaprosimy do tego przedszkola z warsztatami i naprawdę właśnie myślę, że właśnie oswajanie dzieci z jakby tym nowym trendem, znaczy wracania do korzeni, tak, jest chyba naszą przyszłością. Natomiast myślę sobie o tym, co też powiedziałeś, że to zainteresowanie warsztatami rośnie i to jest zdecydowanie coś, co my obserwujemy i próbujemy na to odpowiadać, chociażby tym wydarzeniem. I już tutaj przed włączeniem nagrywania wspominałam o tym, jak zaczęły się posypywać odpowiedzi z formularza w naprawdę ogromnych ilościach. No i to jest wyzwanie, żeby zachęcić do udziału w warsztatach nie jako ostatecznego kroku, tylko żeby jeszcze jakoś to połączyć. Natomiast myślę sobie, że to też wynika jakoś tutaj z rozmów, że to spotkanie z rzemieślniczką, z rzemieślnikiem może być początkiem czegoś fajnego i jak już się tam przyjdzie,
to ta perspektywa się zmienia. I podobnie tak jak z muzeów, tutaj wspominałyśmy, gdzie ludzie czekają kolejkami w kolejkach, żeby wejść do muzeum, to chcę wierzyć, że to miejsce się jakoś oswaja i że podobnie mogą się oswoić właśnie pracownie ceramiczne, stolarskie, rzemieślnicze. No, więc do tego boomu na rzemiosło dodałabym chyba boom na warsztaty ogólnie. No, czy to jest, zależy od kontekstu, czy to jest dobra, czy właściwa tendencja, czy nie, tak sobie myślę. Czy z waszych doświadczeń to jest dobry kierunek, nie? Warsztaty, okej. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Okej. Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy wam za przyjście osobiste. Niezwykle to doceniamy, uwierzcie. To pierwszy taki panel właśnie w ramach festiwalu. Wam bardzo dziękuję za udział, za wspaniałą rozmowę, którą domyślam się, że mogłybyśmy jeszcze tutaj toczyć godzinami. Do ludzi z przyszłości machamy zachęcająco. Ja nazywam się Paula Markowska, a to był panel dyskusyjny w ramach Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych 2022. Dziękuję.